10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl Głównym sponsorem kanału 0 jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. W kolejnym odcinku Ground Zero witają Państwo Rajmon Andrzejczak. I Sławomir Dębski. Szanowni Państwo, wracamy do rozważań fundamentalnych, teoretycznych. Mieliśmy w ostatnich trzech odcinkach wybitnych gości. Gościliśmy ambasadora Bartosza Ciockiego, pułkownika Piotra Krawczyka i panią doktor Annę Kwiatkowską. Wszystkie najważniejsze sprawy strategiczne. W Dookoła Rzeczpospolitej zostało omówione. Rozmawialiśmy na temat Ukrainy w tych pierwszych dniach, ale również w tej perspektywie dzisiejszej. Rozmawialiśmy na temat służb specjalnych i roli miejsca, uwarunkowań prawnych. To się cieszyło dużym zainteresowaniem. No i oczywiście Niemcy. Ostatni trudny temat, ale sądząc po komentarz zasławek, do, dobrze odebrany. Tak. Rozmawialiśmy właśnie z panią doktor Kwiatkowską o tym, czy Niemcy są naszym wiarygodnym sojusznikiem. Ponieważ poruszamy się w tej samej przestrzeni, tak? staramy się bronić przeciw, wobec aspiracji, zakusów Rosji. Rosja atakuje Ukrainę, kolejnego naszego sąsiada. Powstaje pytanie, czy możemy na Niemców liczyć? To była bardzo ciekawa rozmowa. Dziękujemy za wszystkie Państwa reakcje. Czytaliśmy je bardzo wnikliwie. Do sprawy Niemiec będziemy oczywiście wracać bardzo często. Nie da się. Rozmawiać o polskiej strategii, o miejscu Polski w świecie, o Sojuszu Północnoatlantyckim, o integracji europejskiej bez Niemiec. To jest najsilniejsze państwo europejskie i nie da się um, ani ominąć, się ani, ani, pominąć, ani pominąć, ani zignorować. A dzisiaj porozmawiamy na temat drugiego sąsiada, który jest nie tylko e, ogromnym tutaj dla nas wyzwaniem, zagorzeniem, no ale przede wszystkim jest też tematem dyskusji no, na całym świecie. No właśnie, yy, rozmawialiśmy z praktykami. Teraz wracamy nieco do zagadnień teoretycznych. Teoretycznej tak, historycznej. Bo historia y, naszych relacji z Rosją y, sięga... No, Znamy się już tysiąc lat. No, może, y, może trochę mniej, ale pół wieku co najmniej. <grym> pół tysiąca lat No najmniej. tak, to w jaki jakiej konsystencji Rosję będziemy opisywać. E, to... Natomiast Rosja uważa, mm -hmm. że ma z nami do czynienia znacznie dłużej. Rosja uważa... Że została wypchnięta z Europy w pewnym sensie została wypchnięta z Ukrainy i nieustannie dąży do tego, żeby do niej powrócić. No i jak jest to ważne, to, to zapewne świadczy o tym dość symboliczna data dzisiejsza, bo tak naprawdę tematem dzisiaj powinna być nasza rocznica 25 wstąpienia do NATO. Jednak zdecydowaliśmy, że ten temat jest tak mocno szeroko skomentowany, nie chcielibyśmy tutaj powielać czy powtarzać, ale chcielibyśmy zaakcentować, że to właśnie Rosja, bo właśnie Rosja jest powodem, że w tym NATO się znaleźli, nie nikt inny. Tak, bronimy się przed Rosją. Taką tezę głosimy od 30 lat. Nieustannie pojawia się w polskiej myśli strategicznej i polskiej debacie publicznej pytanie, jak długo, ile czasu mamy. Jak długo Rosja pozwoli nam oddychać pełną piersią wolnością, kiedy Rosjanie znowu na wyspy będą chcieli powrócić. Więc y, to pytanie towarzyszyło decydentom polskim w 89 roku, w 91, w 97, w 99, jak wstępowaliśmy do, do sojuszu, uciekaliśmy w pewnym sensie przed Rosją. E, to się udało. E, ale teraz jesteśmy w takim miejscu, w którym warto się zastanowić, e, jakich nowych instrumentów powinniśmy używać. Jak myśleć samodzielnie o odstraszaniu, odpychaniu Rosji, układaniu relacji z Rosją, i o tym będziemy rozmawiać. No ale tak, żeby, żeby ją troszeczkę lepiej zrozumieć, to, to trzeba się jednak cofnąć. Tak mówiliśmy się co najmniej 300 lat do tyłu, żeby, żeby zobaczyć, czy w tej dużej perspektywie historycznej, czy sposób postrzegania Rosji przez nią samą, tak, czy też naszej tutaj perspektywy się troszeczkę zmieniał. I o tym będzie za chwilę, ale. Życie dostarcza nam wielu ciekawych tematów nie niemalże każdego dnia. Więc, jak zwykle, zapraszamy do, naszego, do pierwszej części naszego programu, czyli nasz tydzień. Bardzo prosimy. A w naszym tygodniu zaczynamy od orędzia prezydenta Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, orędzia o stanie republiki. Czyli przemówienia w kongresie. I mamy taki dla Państwa fragment, dłuższy fragment tego wystąpienia, który pozwoli nam trochę omówić, taki, czym to przemówienie było, jaki przekaz niosło oraz co z tego wynika dla Polski. In January 1941. Franklin Roosevelt came to this chamber to speak to the nation, and he said, I address you at a moment unprecedented in the history of the Union. Hitler was on the march, war was raging in Europe. President Roosevelt's purpose was to wake up Congress and alert the American people that this was no ordinary time. Freedom and democracy were under assault in the world. Tonight, I come to this same chamber. To address the nation. Now, it's we who face an unprecedented moment in the history of the Union. And yes, my purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack at both at home and overseas. At the very same time. <clears throat> Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. <laughs> but Ukraine, Ukraine can stop Putin. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that needs to defend itself. That is all That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers in war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. But now, assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership. It wasn't long ago when a Republican president named Ronald Reagan thundered, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Now, now my predecessor. A former Republican president tells Putin, "Quote, do whatever the hell you want." That's a quote. A former president actually said that, "Bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous and it's unacceptable." <laughs> America as a founding member of NATO, the military alliance of democratic nations, created after World War II to prevent, to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. Can they stand up? Bardzo mocne wystąpienie. Mocne, mocne słowa i myślę, że takie, które, które chcielibyśmy usłyszeć tak naprawdę tutaj nad Wisłą. W jednej strony oczywiście mamy... Początek kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych i prezydent Biden w tym orędziu w pewnym sensie zainicjował swoją kampanię wyborczą. To było bardzo polityczne wystąpienie. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że bardzo polaryzujące, ale z punktu widzenia naszych interesów, no, zawierające właściwy przekaz. No tak, to jest jakby podsumowanie. Już teraz moglibyśmy podsumować wnioski dotyczące. Postawy Rosji, jaką ta Rosja dzisiaj jest, prezydent Biden mówi. Tak? Jeżeli myślicie, że się zatrzyma, to po prostu się mylicie. No, ona się nie zatrzyma i, i musimy robić wszystko, żeby, żeby się Rosji ten plan strategiczny nie udał. To, co jest ciekawe, to, to nawiązanie do roku 1941, mm. do wystąpienia prezydenta Franka Delano Roosevelta przed tym kongresem, który mówił, mobilizował Stany Zjednoczone do ogromnego wysiłku na rzecz powstrzymania no, nazistowskich Niemiec i imperialistycznej Japonii. No i właśnie prezydent Biden mówi, że jesteśmy w podobnym momencie historycznym. No, no, ja przysłuchiwam też się temu przemówieniu, które wygłosił w Warszawie tutaj, no bardzo ważne, tak? To była taka swoista też inwestycja jego w pewien koncept i głęboko wierzę, że pomimo tych przytaczanych tutaj właśnie cytatów z prezydenta Trumpa, kandydata, Amerykanie mają pełną świadomość. No, no jest ta, ta złożoność polityczna, że jednak jest kampania. Trump używa wszelkich argumentów tak wewnętrznych na tą agendę swoją, no ale implikacje są no, fatalne, tak? jeżeli chodzi o ten jego komentarz. Prezydent Biden odwoływał się również do dziedzictwa Ronalda Reagana. Myślę, że mówił wtedy, wówczas do republikańskich członków kongresu. Odwoływał się do no, krucjaty przeciwko złu. To są słowa Regana, to jest polityka Regana, mm. y, zmierzająca właśnie do wyzwolenia Europy Środkowej spod y, tego imperialnego rosyjskiego nacisku. Y, odwołuje się specjalnie, ponieważ. Republikanie w kongresie blokują przyjęcie pakietu budżetowego umożliwiającego udzielanie pomocy. Ten pakiet ma szansę tutaj chyba być w połowie marca, tak? Znowu iść na agendę. No musi zostać uchwalony do 22 marca, ponieważ to, to jest terminy budżetowe. No i będzie bardzo ciekawa rozgrywka polityczna wewnątrz kongresu, polityczna w Stanach Zjednoczonych w kontekście wyborów zbliżających się prezydenckich. Wydaje się, że prezydent Trump, były prezydent i, i no, ubiegający się ponownie o ten urząd, jest zainteresowany, żeby ten problem trwał, kontynuował. No, prezydent Biden także wizytą w, w Kijowie mhm. bardzo silnie, personalnie zaangażował się w sprawę... Tylko e cały czas jak... walczymy z czasem, bo mamy przed sobą tą perspektywę, że dzisiaj front jest ciężki do utrzymania dla Ukraińców. E mamy perspektywę wyborów na jesień, a wcześniej szczyt NATO w Waszyngtonie, który też musi mieć swoją agendę. I tutaj jestem... No bardzo zaniepokojony tym, że Rosjanie nie pozostawią tego argumentu tak sobie po prostu. Natomiast bardzo ważny też komunikat, który tutaj padł, to jest taki, że Amerykanie muszą się mobilizować, jeżeli chodzi o wysłanie sprzętu, bo tego potrzebuje Ukraina, ale że żaden amerykański żołnierz teraz tam nie walczy i nie, i nie ma takiego zamiaru, więc myślę, tak. że to również był taki silny komunikat do, do Paryża. Tak, myślę do słów prezydenta Macrona w pewnym sensie na pewno. Prezydent Biden powiedział także, że w tym fragmencie, który tutaj przytoczyliśmy, który dla nas jest ważny, przywitał Szwecję jako 32. członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, Finlandię tak. w, w zeszłym roku już tak. i stwierdził, że Sojusz nigdy nie był tak silny, jak za jego prezydentury? Czy rzeczywiście sojusz nigdy nie był tak silny? No, Czy jest ma... to polityczna retoryka? Dzisiaj pewnie od samego rana mamy, mamy dyskusję na ten temat, to, to myślę, że trzeba widzieć to w kategoriach politycznych, bo jednak odświeżenie duże w sojuszu jest, są nowe plany, już jest zupełnie inna narracja, retoryka, tak, no to są jednak ważne sprawy w polityce słowo mają ogromny kaliber, więc tutaj na pewno następuje zmiana jakościowa. Natomiast, no. Tak już żołnierskim okiem na to spoglądając, no czekamy na, na fakty, na, na decyzje, na tą amunicję, na te zakłady, które będą tu produkować, więc to jeszcze od tego jest daleko. I, I ciągle, tak jak powtarzam, w ten czynnik czasu, oprócz czynnika przestrzeni, tak, w, jednak w tym rozumieniu bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. Czy zdążymy na czas? Czy zdążymy do wyborów? Czy zdążymy do szczytu NATO? Czy Rosjanie tutaj nie wykażą się? Strategiczną inicjatywą i nas nie zaskoczą. Na to Sojusz Północnoatlantycki będzie stale obecny w naszych tegorocznych spotkaniach. Przechodzimy do drugiego tematu, trochę nawiązując do słów prezydenta Bidena, tematu tygodnia, mianowicie o, będziemy rozmawiać, komentować. Rozszerzenie Sojuszu o kolejne dwa ważne dla Polski państwa. Szwecja i Finlandia w NATO, Szwecja od ubiegłego roku, Finlandia, Finlandia od, od ubiegłego roku, Szwecja no, w zasadzie tydzień temu został, została podniesiona flaga Szwecji w, na kwaterze Sojuszu w Brukseli. Co to dla Polski oznacza? No, nawiązując z tego pierwszego wątku, czy NATO jest silniejsze, no, dwa państwa z potencjałem ekonomicznym, politycznym, militarnym, gospodarczym, finansowym, każdym innym, wchodzą do sojuszu i no, na pewno to, to nie była dobra wiadomość na Kremlu. Więc można to na to spoglądać w ten sposób, że dla nas, dla Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o ten obszar geostrategiczny, jest to decyzja kluczowa i to jest decyzja dobra. Ona oczywiście w wykonaniu swoim będzie wymagać jeszcze wielu, wielu zabiegów, bo jedną rzeczą jest Szwecja i Finlandia w NATO, a drugą jest synchronizacja planów, itd. itd. To, to już jest bardziej zmartwienie na, nasze wojskowe, i tutaj powiem, historycznie Szwedzi i Finowie byli tak aktywni na, na tym poziomie roboczym, że ta interoperacyjność i gotowość wojskowa, techniczna, technologiczna, nie wiem, pod systemów dowodzenia. Właściwie już była przed wejściem tym formalnym, więc tu bym nie widział jakichś problemów. Natomiast z wojskowego punktu widzenia, jeżeli chodzi o basen Morza Bałtyckiego, to jest dla Rosji informacja fatalna. Tutaj dyplomaci szwedzcy, komunikując się właśnie z sojusznikami i komentując wejście Szwecji do, do sojuszu, starali się przekazać taką, taką tezę. Że nie powinniśmy ulegać złudzeniu, że Morze Bałtyckie jest już wewnętrznym morzem sojuszu, że Rosja w dalszym ciągu potrafi i ma zdolności do stwarzania tutaj zagrożeń, więc ostrzegali, żebyśmy się za bardzo nie. No takim entuzjazmem podążając za tym entuzjazmem nie uśpili, tak? Nie no, uśpili naszej czujności. Pewnie, pewnie. Ja też jestem daleki od tego, żeby jakiś tutaj specjalny relaks nastąpił. Natomiast no, jak patrzymy na mapę, to tak. Po pierwsze, tworzymy Rosjanom potężny dylemat strategiczny na osobnym kierunku. Tak? No, Szósta Armia, która, Armia Ogólnowojskowa, która przed wojną no, nie była też tak liczna, no dzisiaj nie jest w stanie. I oni w... zauważyli to oczywiście wcześniej, bo, bo cała ta reforma, zwiększenie potencjału do półtora miliona to jest reakcja właśnie tak, na, na ten kierunek północny. Oczywiście, Finowie mają no, ponad 1000 km granicy do, do tutaj zabezpieczenia, więc to nie jest zadanie łatwe. Nie są jakieś tajne dane, że mają 200 leopardów, tak, ale wchodzą w bardzo ostro w F35 i ponad 60. Chyba cztery maszyny zamówili z tego co 64, tak. co pamiętam. No to jest to już zupełnie zmiana geometrii w tym obszarze. Tutaj, także tu jest myślę. jeszcze jeden ważny element. Niedawno wybrany prezydent Finlandii czyli z najwyższego strategicznego poziomu komunikuje, że Finlandia nie jest zainteresowana Hmm. drugorzędnym statusem w sojuszu. Czy myślę, myślę sobie, że z Helsinek jest niedaleko do Talina i oni po prostu usłyszeli to, co mówi pani, pani Kalas tutaj? Tak jest, tak. że pora, pora wreszcie. Nie ma już drugiej kategorii. Pora wreszcie ro, ro, myśleć o sojuszu północnoatlantyckim jako organizacji, o sojuszu obronnym równych państw, które mają równe prawa i powinny być w sposób równy traktowane, ale to oznacza nie tylko udział w decyzjach, ale to oznacza także ponoszenie wspólnej odpowiedzialności. Mhm. Finlandia komunikuje, że chciałaby wejść do programu nuclear sharing. Nuclear sharing. No to już jest du naprawdę duża sprawa. Ja myślę, że w ogóle osobnym tematem, zresztą za tydzień, w następnym tygodniu jedziemy tutaj wspólnie do Wilna, więc będzie okazja Tą perspektywę krajów bałtyckich i, i krajów tutaj, tych nowych członków, na pewno tutaj skalibrować i, i przywieziemy coś, coś ciekawego. Ja miałem przyjemność być zarówno w Finlandii, jak i Szwecji e, dwukrotnie, praktycznie. Także miałem również przyjemność rozmawiać z panem prezydentem Finlandii, który bardzo był zainteresowany tym poprzednim, hmm. e, bardzo był zainteresowany perspektywą oceny e, sytuacji tutaj na Ukrainie, ale również tej naszej perspektywy z Warszawy bezpieczeństwa. Także widać było, że wyostrzone mają te, te czujniki. No jest to temat rzeka, tak? bo Mannerheim i jego, jego podejście do, do obrony państwa jest no, tematem wielu studiów wojskowych. Byłem tutaj też w Muzeum Mannerheima. Także warto tą refleksję mieć. Natomiast mówię, na, na dzisiaj to jest dobra informacja, jeżeli chodzi o rosyjską flotę, tak? flotę Bałtyku, żołnierski komentarz. No jeżeli dwa najważniejsze punkty komunikacyjne, czyli Sankt Petersburg, czy de facto Kronstadt, czyli baza e, e, morska, i i Bałtyjsk. obydwa są, w, że powiem, w zupełnie innej geometrii, tak? Zatoka czy ciśniny fińskie tutaj to jest, to jest jakieś 80 kilometrów między Finlandią a Estonią, więc żaden rosyjski okręt nie może wyjść z Petersburga czy z Krąsztadu na Bałtyk bez, bez kontroli tutaj natowskiej. No i jeżeli chodzi o Bautis, również to jest tutaj u nas pod, pod naszym okiem, więc tutaj z tą swobodą żeglugi, do, doliczając Szwedów i Gotlandię, naprawdę Rosjanie mają potężny problem teraz na, na Bałtyku. Z politycznego punktu widzenia, myślę, dla Polski jest ważne, że będziemy mieli sojusznika na, na, na wschodniej flance NATO, który wewnątrz sojuszu będzie częściej podzielał naszą percepcję zagrożeń, jest ale, dwa głosy. Także, ale także dynamikę dyskusji wewnątrz sojuszu. To jest niezwykle ważne, że nie tylko Polska będzie mówiła o Rosji, nie tylko Polska będzie mówiła właśnie o statusie członków wschodniej flanki sojuszu. My jesteśmy w sojuszu od 25 lat, ale wciąż toczy się dyskusja, czy jesteśmy członkiem pierwszej, czy drugiej kategorii. Mamy ten NATO-Russia Funding Act, czyli akt stanowiący Rosja-NATO podpisany przed rozszerzeniem sojuszu z naszym udziałem, czyli w 1997 roku, którego państwa o dłuższym stażu w sojuszu, m.in. Niemcy, nie chcą wypowiedzieć. Tak? Czyli chcą go pozostawić wciąż jako taką platformę zbliżenia. Myślę, że zbliżenia, przyszłego zbliżenia z Rosją. Myślę, że Finlandia będzie tutaj naszym sojusznikiem. W... Myślę, że to będą dwa silne głosy widzące zagrożenie podobny sposób jak my i tutaj kraje bałtyckie czy, czy Rumunii. Także to jest dobra wiadomość. Ja myślę, że... To jest także, myślę, że dobra wiadomość dla Ukrainy, ponieważ niewątpliwie Ukraina otwarła możliwość Finlandii i Szwecji ubiegania się o członkostwo. Doświadczenia buczy, czyli mordów rosyjskich na Ukrainie spowodowały, przekonały społeczeństwa szwedzkie, filan, szwedz, społeczeństwo szwedzkie fi, i fińskie, że trzeba jednak uciekać przed Rosją, trzeba się chronić pod parasz. Pokazując, jak ogromna jest jakość tej zmiany, to powiem tylko, że jak w 2018 już na, na początku mojej kadencji tutaj rozważaliśmy różne, różne scenariusze, to ta Szwecja i Finlandia się od razu pojawiła na mojej mapie, tak, jakby mentalnej. Natomiast wtedy rozmawiając i ze Szwedami i z Finami absolutnie nie widzieliśmy gotowości w społeczeństw do tego, żeby taką decyzję podjąć. A to jest tylko 2018, dzisiaj mamy 2024. Co takiego się musiało wydarzyć, jak Rosja mocno naruszyła architekturę bezpieczeństwa, że przecież z tego co znamy, chyba 200 lat Szwedzi tak, zachowywali tą neutralność łącznie z wszystkimi tymi ostatnimi wielkimi wojnami, więc więc to nie była znając Szwedów Jakaś decyzja, decyzja tak łatwa, ale też i emocjonalna, tylko po prostu kalkulacja szwedzka była taka, że no bez NATO nie da się tego zrobić. O Szwecji i Finlandii w NATO, na wszystkich nowych sojusznikach musimy, musimy rozmawiać osobno. Tak, i poświęcimy tak. temat odrębny, odrębny program tej rozmowie. Kolejny temat tygodnia, czyli no, wysocy dowódcy Luftwaffe, posłuchani w sposób bardzo prosty. Przez y, służby rosyjskie afera podsłuchowa w Niemczech Nasz trzeci temat. No tak to ewidentnie nie, nie mają czasu teraz, jak nie jak nie ma narka wojna, to też siły powietrzne. No, wygląda to źle. Wygląda to tak naprawdę e, jako konsekwencja długoterminowa tej polityki i zbliżenia. E, wcześniej przecież były informacje dotyczące wycieku danych, tak, penetracji przez rosyjskie służby specjalne. Nie tylko kwestie energetyczne i Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, ale również budowanie potężnej infrastruktury centrum symulacyjnego w Mulino, tak przez Rheinmetall. Metal. Więc no myślę, że. Rosyjskie śpiochy w tak. niemieckich instytucjach, I, agenci, szpiedzy. Więc myślę, że te wszystkie, wszystkie no też nie, nie przez przypadek, Rosjanie z taką łatwością, tak, po prostu wchodzą do, do, do hotelu, ustawiają swoje systemy i w banalny sposób po nagrywają na, na jakąś tam konferencję, która nie jest, nie jest prowadzona w sposób zabezpieczony. Tak jest. Więc to świadczy o pewnej kulturze zarządzania informacją tutaj w armii niemieckiej, no i nie jest, nie jest to dobre. Jak, jak złożymy do, do, jakby na, do jednego pudełka komunikat prezydenta Bidena, który mówi jasno i wyraźnie tutaj o tej Rosji, ktoś nie chce zatrzymać. Komunikaty prezydenta Macrona, tak, który no też w sposób taki nieskoordynowany, niesynchronizowany to robi. I teraz jeszcze tutaj niemieckie, że tak powiem, kwestie dotyczące de facto tak, tego, o czym mówi prezydent Biden, czyli o Taurusach, o broni, która pozwoli odciąć zdolności prowadzenia operacji przez Rosjan. No to naprawdę wygląda to źle. No, no właśnie, to użyłeś takiego terminu kultura mhm. pracy z Rosjanami, kultura kontrwywiadowcza i wydaje się rzeczywiście, że mamy do czynienia, patrząc na odporność całego państwa niemieckiego. Mamy do czynienia z konsekwencjami wielu lat zaniedbań i takiego, można powiedzieć, frywolnego, beztroskiego podejścia do Rosji, że oto, ponieważ nie stwarza ona zagrożeń, inwestujemy w relacje z Rosją, budujemy właśnie zbliżenie poprzez handel, rozwój relacji gospodarczych, energetycznych, ale wszystko wskazuje także, że zaniedbujemy Traktowanie Rosji jako potencjalnego przynajmniej rywala, konkurenta, zagrożenie i nie zabezpieczamy się w sposób kontrwywiadowczy wystarczająco. O, o tym też mówiła tutaj Szili. pani Ania, tak na ostatnim naszym spotkaniu dotyczącym Niemców, że tam po prostu to społeczeństwo jeszcze nie, nie jest w takim troszeczkę zaprzeczeniu tak wewnętrznym, nie jest w stanie uwierzyć w ten obraz, który widzi, i trzeba po prostu ich obudzić. Ja też kiedy miałem wspaniały czas, kiedy udziałem 12. dywizją w Szczecinie, i tak się zastanawiałem, bo, bo przecież celica Katarzyna, e, to właśnie jest, że tak powiem, e, obywatelka tak? miasta Szczecin, i tak się zastanawiałem, czy ona, jak ją nawet my Polacy tak postrzegamy jako Rosjankę, czy w sumie Niemkę, Niemkę tak? Nie? to tak e, bycie Romanowym chyba to, to tak właściwie nie jest. Nie jest dzisiaj przynależność etniczna, tak? tylko tak naprawdę do tego rodu, który został połączony interesami przez wiele, wiele lat. I myślę, że te echa te, tej relacji rosyjsko-niemieckiej ciągle gdzieś tam się odbijają. I one muszą zostać zakończone, bo inaczej będziemy po prostu podążać no, no, w stronę do tej duż, dużej tra tragedii. Wiele rzeczy musi zostać zakończonych. W ten sposób przechodzimy do czwartego tematu. Nigdy byśmy się nie spodziewali, tak? Że taki temat no. zostanie wywołany w pewnym sensie. Ale, ale tak jest. Wypowiedź papieża Franciszka I o Ukrainie i przeczytajmy może taki fragment tej wypowiedzi. Cytujemy: Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo negocjować jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy. Koniec cytatu. To jest mowa oczywiście o Ukrainie i, i papież Franciszek. Czy wiesz, tutaj, tutaj jakby. Z... Mówi o białej fladze, że Ukraińcy tak. powinni białą flagę wywiesić, ponieważ to będzie roz... rozsądne. Nie, nie jest to pierwszy kontrowersyjny komentarz, i tutaj ja, zrobimy takie zastrzeżenie, tak, że on się w żadnym obszarze ten, ten nasz komentarz nie odnosi do kwestii religii, bo one są zupełnie, zupełnie jak gdyby odmienne. I w, w pewnym sensie, gdyby to włożyć w te, te ramy etyki, to na pewno no, wojna sama w sobie jest zła. To chyba nikt lepiej nie może tego powiedzieć, zdefiniować czy czuć, jak ja. I, I nie ma tutaj najmniejszej wątpliwości, że jej zakończenie zawsze jest imperatywem. Tak? Znam też bardzo wielu hierarchów Kościoła, ludzi wielkiego kalibru, nie tylko moralnego, ale też intelektualnego i te, te znajomości sobie bardzo cenię. Natomiast ja bym się, Sawek, zapytał coś zupełnie innego, bo to nie był komentarz papieża jako, jako głowy Kościoła, tak? tylko to był komentarz Polityczny, więc czy, czy my możemy ten komentarz zaklasyfikować do, do tych ram e, komentarza politycznego czy, głowy państwa? A to, Przecież, otóż to, tak? to jest moim zdaniem kluczowe, mm -hmm. tak? ponieważ mamy kłopot e, z e, odczytywaniem intencji papieża, ponieważ z jednej strony in, mamy taką in, no, e, inklinację, e, skłonność do tego, aby traktować papieża jako nieomylnego e, przywódcy kościoła. To niestety musimy zostawić na, na bok. Oddzielić, tak? Tak. Ja jestem tą małą owieczką, która jest przez papieża prowadzona do, do, na, tym, na tym łespadole do zbawienia, ale to są słowa, które i ocena sytuacji politycznej, którą trzeba traktować jako wypowiedź polityka, głowę państwa, i tak należy do niej podejść. Polska, moim zdaniem, powinna się w tej sprawie wypowiedzieć. Po pierwsze dlatego, że słowa papieża Franciszka będą e, używane w debacie w światowej debacie politycznej do tego, żeby przekonywać do kompromisu z Rosją, do zaakceptowania faktu, że jest ona e, niepobitą potęgą. E, I w związku z tym trzeba oddawać kolejne i, e, terytoria, trzeba jej ustępować. Ja bym chciał, żeby tak jak żeby polska klasa polityczna w ogóle. Hmm. Tak jak aby nie traktowała na przykład ambasadorów Stanów Zjednoczonych jak Maski boskiej Częstochowskiej, czyli nie padała przed nimi na kolana, kolana ale też nie padała na, na, na kolana przed dyplomatami reprezentującymi stolicę apostolską, czyli nuncjuszem Apostolskim. Tak? Jako państwo, tak? <laughs> jeżeli, jeżeli papież Franciszek, głowa stolicy apostolskiej, głowa państwa wypowiada tego rodzaju opinię o o sytuacji bezpośrednio dotyczący polskich interesów. Ja bym zaprosił Nuncjusza na rozmowę i się zapytał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i się zapytał, jak mamy rozumieć to stanowisko i czy to jest polityczny program stolicy apostolskiej, czy mamy to traktować jako zapowiedź jakiejś polityki, która dla Polski jest niedopuszczalna. Ja to, to jest też narracja, którą tutaj Kreml bardzo szybko i łatwo wykorzysta dla swoich celów. Jest to o tyle wrażliwy temat, że że tutaj nad Wisłą, kiedy mamy wszyscy w pamięci też zaangażowanego w ogromną zmianę systemową, tak, Jana Pawła II, który przecież, przecież nie ulega wątpliwości, miał ogromny wkład w ten, ten proces transformacyjny, tak, ale robił to w zupełnie in, jakby w innym wymiarze, w in, z inną klasą, tak. I, I jeszcze raz podkreślając tutaj, jakby rozdzielając tą kwestię stricte religijną, a odbierając ten komunikat jako komunikat no, geostrategiczny, tak można powiedzieć. No to uznaliśmy za stosowne, że jednak faktycznie trzeba, trzeba go tutaj umieścić do tych ważnych, bo to w sumie czwarta tak ważna wiadomość i, i no nie jest to zgodne tutaj z polską racją stanu. Trzeba ocenę. interweniować i trzeba przywoływać do porządku głowy państw, które proponują interpretację intencji rosyjskich, która jest po prostu nieprawdziwa. Papież Franciszek, w poprzednich wypowiedziach, sugerował, że Rosja została sprowokowana i dlatego musiała dokonać mordów tak. na, na Ukrainie. No to, jest, to są wypowiedzi, które po prostu nawet nie korespondują z ostatnim wywiadem prezydenta Putina który słyszeliśmy dla amerykańskiego dziennikarza, w którym wprost mówił, że Rosja, wojna się nie skończy tak długo, jak nie, nie zostaną wyeliminowani Ukraińcy, naród ukraiński, państwo ukraińskie. Więc Rosja do tego dąży. A dlaczego Rosja do tego dąży, to poopowiadamy sobie w naszej głównej temacie w dniu dzisiejszym. Więc kończymy nasz przegląd tygodnia. Przechodzimy do naszej rozmowy strategicznej o no, y, Długowiecznym naszym problemie z Rosją? Rosja wobec Polski, strategiczna ciągłość czy też zmiana? Y, mamy nieustanny problem z Rosją. Y, przychodzą do nas ludzie, sąsiedzi y, czy też przypadkowi przechodnie, i pytają, czy ta Rosja nie mogłaby się od nas. Jakby odsunąć, co Dlaczego się ciągle musimy nią zajmować? Kiedy to się skończy? Jest to, jak miałem szansę być w wielu miejscach przez te pięć ponad roku bycia szefem sztabu i ciągle przedstawiałem tą naszą zbudowaną na historii perspektywę rosyjską, to czasami, zresztą w tej, tej pierwszej fazie, bo potem oczywiście już to się zmieniało. To, to słyszałem taki komentarz, czy to bezpośrednio, czy gdzieś tam za plecami, że, że to jest taka bardzo, że Polak to na pewno rusofob. Nie? I ja, ja odpowiadałem na to, że ja nie jestem rusofobem, ja po prostu jestem z Polski, znam historię. No i jak wtedy siadaliśmy, rozmawialiśmy że o faktach historycznych, to ta perspektywa faktycznie się troszeczkę potem zmieniała. Natomiast nawet my tutaj, wiesz, z taką ogromną emocjonalną też perspektywą, bo przecież wszystkich tych wojen, konfliktów, tych nieszczęść, i eksploatacji, kradzieży, rabunku. No ma, musimy sobie tą Rosję odświeżać, taki czas w naszych myślach i starać się nie, to, nie tyle akceptować ich punkt widzenia, co na, zrozumieć go, tak, żeby można było zapobiec, że można było być efektywnym, to tą Rosję po prostu trzeba rozumieć. I ja Mamy tutaj, mamy tutaj do czynienia z takim nie tylko konfliktem interesów, tak, bo to o tym do tego jeszcze przejdziemy, ale mamy do czynienia z pewnym zderzeniem dwóch różnych kultur strategicznych. No. Moim zdaniem to jest, o tym będziemy Właśnie. rozmawiać, bo to jest sytuacja, w której i Rosja ma jakiś pomysł na Polskę który wskazuje na pewną ciągłość w rosyjskim myśleniu. Powiemy sobie, dlaczego tak jest, ale niestety, także Polska ma pewną skłonność do myślenia o Rosji czy myślenia o strategii, a może nawet powiedzieć ma pewne deficyty, uzasadnione historycznie, ale one istnieją i trzeba je przezwyciężać. Więc jak się przygotowałem tutaj do, do tego, żeby kilka książek zabrać o Rosji z Okiem na półki, trochę, trochę tych książek jest. Nie mam aż tak wiele generał Matis w mojej bibliotece, ale staram się. I natknąłem się na książkę, którą czytałem dawno, dawno temu. I to była pierwsza książka, którą czytając, ona jest napisana po polsku, nie miałem najmniejszych wątpliwości, że napisałem Rosjanin. Tak, jest, jest przetłumaczona na, na polski. To jest książka Aleksandra Lebiedza Szkoda Wielkiego Kraju. Nie jest to najnowsze wydanie, ale on dokładnie używa takiego sformułowania tutaj, że nie oceniajcie nas jako Europejczyków, bo my nie jesteśmy Europejczykami, nie oceniajcie nas jako Azjatów, bo my nie jesteśmy Azjatami. My jesteśmy Rosjanami. To jest taka wstęp... Odrębną cywilizacją. Dokładnie, tak sami siebie widzą. Natomiast e, jako, taką, jako taki wstęp do, do tego naszego rozważenia, kim ci Rosjanie są, jak myślą, to posłużę się tutaj cytatem z tej książki, który wydaje mi się oddaje tego rosyjskiego ducha i jest niezły. Ojczyznę powinno się znać. Trzeba nauczyć się ją lubić, a lubić można tylko to, co się zna. Trzeba znać jej wielką przeszłość, jej geniuszy i złoczyńców, jej podania i legendy, kolory jej flagi, kontury jej herbu, melodię hymnu. I teraz ta najważniejsza część cytatu. Moralne zdrowie narodu określić jest bardzo łatwo. Jeśli przy dźwiękach hymnu państwowego mimo, ludzie mimo woli wstają i nieruchomieją, to znaczy, że naród jest zdrowy. No cóż, cóż, rzecz, to, jest, to jest rosyjska perspektywa tego imperializmu, który właściwie jest zaszyty w DNA i zaryzykowałbym taką tezę Sławek dzisiaj, że Rosja bez tej postawy imperialnej nie istnieje. A Czy może czyli, być inna Rosja według mnie? No to jest w ogóle temat rzeka. Pewnie wielokrotnie będziemy na ten temat dyskutować, ale po pierwsze, jakie są fakty. Fakty są takie, że te eksperymenty demokratyczne trwały w Rosji krótko i zakończyły się niepowodzeniem. Pierwszy taki eksperyment no można oprócz oczywiście. Bardzo, bardzo odległych czasów, takich jak Wielki Nowo Nowogród i Republika Nowogrodzka, bardzo odległe czasy, czyli jak gdyby średniowiecze. No mamy kilka miesięcy w 1917, mhm. takiej rzeczywi rzeczywistej wolności słowa, rzeczywistej wolności idei, rzeczywistej wolności demok demokratycznej, na którą, która zostaje wykorzystana przez bolszewików do przewrotu. Po tym mamy rok 91, kiedy znowu jest pewna próba demokratyzacji Rosji, rozliczenia komunizmu, stworzenia Norymbergi dla komunistów, odejścia od hymnu Związku Sowieckiego. Tutaj mm -hmm. lebić mówi o hymnie, myślałem, jak, jak czytałeś ten fragment, myślałem, o którym hymnie on mówi. Do którego hymnu Rosjanie... Obudzeni o, o w środku nocy myślisz, dawaliby na paczność. No, tak. e, dlatego Putin, dochodząc do władzy, moim zdaniem, e, pierwsze co zrobił, to przywrócił tak. stary Bo wtedy rzeski. ludzie no, no Wtedy, wtedy... wstają nie ruchomiają Dokładnie tak jest. Ale za tym hymnem wiązał się pewien ładunek emocjonalny, pewne doświadczenie, i tak jak no. mówisz, e, no, e, pewien kod imperialny. Natomiast jeśli już mówimy o historii, to jest taka linia historyczna, linia czasowa, do której chciałbym się odnieść. Przygotowaliśmy grafikę dla Was, tak żeby troszeczkę pokazać pewne, pewne proporcje. I te grafiki są tutaj tak przygotowane, pieczowite przez dwóch wspaniałych grafików, przez Iza i Mateusza, którym oczywiście dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To bez, bez pomocy grafików nie udałoby się. Tak, tego tak. Przysyłamy. Wysyłamy zawsze jakieś szkice w ciągu tygodnia i zamieniają to na, na wspaniałe obrazy. Także Iza i Mateusz dziękujemy wam pięknie. Mam nadzieję, że również państwo docenią tutaj wysiłek. I pozwólcie, że... Proszę w komentarzach dziękować naszym grafikom. <grym> że jakby w kilku, w kilku takich... Słowach skomentuję, jak, jak moglibyśmy porównać takie trzy linie. Pierwsza to jest oczywiście ta środkowa linia, to jest historia dramatyczna Rzeczpospolitej. Zaczęliśmy tak umownie od, od rozbiorów, chociaż myślę, że tutaj Sławek słowo komentarza, jak to się stało, że te rozbiory się wydarzyły, na pewno będą, będzie potrzebne. Na górze mamy takie warunki strategiczne, które, które oceniliśmy były niekorzystne do tego, żeby w ogóle ta polska myśl strategiczna miała szansę zaistnieć poza takimi kilkoma. Małymi szansami. Natomiast na dole jest pokazana siła Rosji. Ta to, to, to Czerwony kolor pokazuje, że Rosja na tych ostatnich, perspektywie tych 300 lat, była, była po prostu silna i musieliśmy się z tą siłą Rosji tutaj mierzyć. Tutaj można jeszcze powiedzieć tak, żeby wytłumaczyć ten wykres. Tam, gdzie Rosja jest czerwona, na samym dole tak, jest, jest to silna. jest Rosja silna. Tam, gdzie jest szara, to Rosja słabnie. Na górze jest zderzenie z rozwojem. Polskiej myśli strategicznej, tam, gdzie jest Czarno, po prostu nie było warunków. Nie było warunków, hmm. Polska była słaba lub nie istniała wcale, ten zielony fragmencik dotyczy tego momentu, w którym yy, no, międzywojna 1918 1939 tak. kiedy zaczynali, zacza, zaczynaliśmy odrabiać zaległości, yy, wypełniać deficyty w naszym hmm. myśleniu strategicznym yy, no, między Rosją, leżąc, między Rosją yy, i Niemcami państwami rewizjonistycznymi. Tak? Czyli musieliśmy się także intelektualnie bronić. Mhm. Albo przeciwko Niemcom, albo przeciwko Rosji. A nieszczęście polegało na tym, że musieliśmy myśleć o możliwości współpracy obu tych agresywnych sąsiadów przeciwko istnieniu niepodległej Polski. I za, zanim jeszcze to przejdziemy dalej, to, to pytanie jest takie samo jak do Ciebie, bo zanim mhm. wystąpiły roz, rozbiory, tak, mieliśmy potężny kryzys państwa. Mieliśmy to rozszczepienie pomiędzy elitami, które państwem kierowały, a pomiędzy no, no nawet nie można tego nazwać tutaj suwerenem czy, czy elektoratem, tak? E, państwo po prostu słabło. Tym ostatnim rzutem e, no jeszcze starało się poprawić ten ład konstytucyjny, który nie wyszedł. Jaka była Rosja wtedy, zanim jeszcze tak w sposób symboliczny w tym 1772 roku rozpoczął się pierwszy no. rozbój, jaka była Rosja wtedy? My, Polska, tak? Korona zaczęła mieć kontakty z księstwem moskiewskim, z Moskwą, poprzez Litwę, poprzez Wielkie Księstwo Litewskie. Unia Polsko-Litewska w pewnym sensie uczyniła problem rosyjskiej i moskiewskiej w zasadzie ekspansji księstwa moskiewskiego, ponieważ myśmy nie uznawali tytułatury carów, nie uznawaliśmy ich pretensji do ziem wielkiego księstwa, ponieważ wielkie księstwo było, było dziedzicem, uważało się za dziedzica Rusi Kijowskiej. I tu był problem. I Moskwa uważała się za dziedzica Rusi Kijowskiej, i wielkie księstwo litewskie. Więc na początku XVI wieku się pojawił, pojawiły wojny polsko-moskiewskie. Tak długo jak państwo, Unia Polsko-Litewska była silna, czyli w zasadzie do końca XVII wieku, toczyliśmy kilkadziesiąt wojen z Rosją, wymienialiśmy się terytoriami, ale Rosja nie mogła, nie była w stanie narzucić swojej woli narzucić swojej polityki, podporządkować Polskę. To się dopiero udało na początku XVIII wieku. Niestety wojska rosyjskie zaczynają stacjonować na terytorium Rzeczpospolitej no w 1706 roku, de facto w trakcie wojny północnej, a usankcjonowany został ten status specjalny Rosji w 1717 roku, sejm Niemy. Wtedy Rosja staje się gwarantem polskich wolności, czyli ustroju, konstytucyjnego, potem y, zaprasza do tego gwarantowania również plusy, nieważne. Najważniejsze jest to, że od tego momentu Polska dostaje się pod orbitę wpływów rosyjskich i Rosja dominuje, wpływa na politykę wewnętrzną polską. Ma tutaj armia pilnuje ich interesów. Czy elity są też mocno związane czy pod wpływem, czy interesownie, tak. No prowadzi to... wojnę hybrydową przeciwko Polsce, tak, nieustannie blokując możliwości reform. I tutaj jeszcze bardzo ważną rzecz, na tym, na tym, w tej pierwszej części slajdu jest właśnie to, że. Są rzeczy, które się w Polsce wydarzyły, ale są też takie, które się nie wydarzyły lub też efekty tych bardzo ważnych punktów rozwoju cywilizacyjnym no niestety nie zostały to skonsumowane. Pierwsze to oczywiście rewolucja przemysłowa, która napędziła tak wolny świat, czy jakkolwiek by go tam nie, nie, nie definiować, zaczął się kapitalizm tak naprawdę, po podróże, tak, po odkryciach, wielkich odkryciach geograficznych. To jest ten wiek XIX, kiedy polskiego państwa nie ma. Nie ma, tak. I, i rewolucja francuska, która również zmienia stosunki społeczne, tak, to, to się nakłada na, na, na te części rozbiorowe i dalej 123 lata braku egzystencji państwa. Więc te, te, te zdarzenia nie miały miejsce więc nie mogła powstać nie mogły powstać warunki, żeby polska strategia, czy zapisana, czy, czy też, nie wiem, to pierwsza, pierwsza rzecz po spytań, nie miała jakichś zapisów dotyczących jak się koncepcji strategicznych, choć je realizowała. Tak? Potem mamy Kongres Wiedeński, który również ustala na nowo porządki i te wszystkie nasze zrywy, czyli powstanie listopadowe czy styczniowe, były absolutnie nieakceptowalne nie tylko dla, dla, dla carskiej Rosji, ale również dla, dla pozostałych zaborców. Bardzo często powstaje na kongresie wiedeńskim Pax Europea, można powiedzieć, taki system europejski, który, w którym Rosja jest jednym z filarów, można powiedzieć, żandarmem tego systemu, e, który wpływał na cały świat. No, taki, taka, można powiedzieć, przypis można dać. No, doktryna Monroe, mhm. pierwsza amerykańska doktryna, która eliminuje wpływy europejskie. Wielka doktryna amerykańska polityczna, eliminująca wpływy europejskie z obu Ameryk, ogłoszona w 1823 roku, powstaje pod wpływem funkcjonowania Świętego Przymierza. Właśnie sojuszu, który został zawarty na Kongresie Wiedeńskim. Ameryka się przed tym broni, nie chce mieć no, wojsk rosyjskich w Meksyku, na przykład. Dokładnie. I tutaj mamy też w tym obszarze powstanie Kościuszkowskie, taki zryw, który. No Nie przyniósł swoich efektów. Ja powiem Ci, że miałem taką niesamowitą refleksję, jak pojechałem do, do Stanów Zjednoczonych na, na wizytę i dwa dni spędziłem w West Point. I kiedy stanąłem tam nad potomakiem, w tym West Point, byłem bardzo zaskoczony, jak mocno. Za razem jest... byliśmy nawet. Tak, tak. No, Tylko ty nie byłeś w West tak. Point, tak, ale byliśmy wtedy. W, to, nie, West Point jest historyczna yy, podróż. Yy, I stałem za tym potomakiem, byłem zaskoczony, że, że tak dobrze jest rozpoznawana po, postać mm -hmm. kościuszki. Choć rzeczywiście mają potężny problem tak z wymówieniem tego nazwiska. I wtedy pomyślałem sobie, że dokładnie wtedy, kiedy polskie państwo zostało rozebrane, to Kościuszko stał tam wtedy i budował te fortyfikacje, tak współpracując z Amerykanami, polskiego państwa już nie było. Że, czyli, to, to, ten nasz sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi zaczął się wtedy, tam nad Potomakiem, tak jakby symbolicznie czy, czy Kościuszko, czy, czy Pułaski. Dokładnie w tym momencie, kiedy my na 123 lata zniknęliśmy jako podmiot państwowy i nie mogliśmy konsumować ani dobrodziej z rewolucji przemysłowej, ani tych zmian rewolucji francuskiej, no i byliśmy wyeksploatowani kompletnie. To był to taki bardzo, bardzo ciekawy moment. Piękny pomnik tam zresztą stoi nie tylko w West Point, bo również, tutaj również w Waszyngtonie. O tym pomniku jeszcze taka, może <grym> tak, może dopowiem, że jest taka tradycja West Point, która mówi, że jeżeli można, no, oczywiście to jest szkoła wojskowa, w której obowiązywały stricte, srogie regulaminy mhm. i były one bardzo, bardzo przestrzegane, tak? bardzo uważnie przestrzegane. Ale jedynym miejscem w West Point, gdzie można było tolerować przestrzeganie regulaminu. Mhm. To po mnie Kościuszki, Kościuszki, ponieważ tak. Kościuszko przyjechał do Ameryki walczyć o wolność. W związku z tym to jest jedyne miejsce, gdzie można było wyrazić swoją indywidualną wolność w USA. No taka przepis, ale zmierzamy do tego, że w momencie, kiedy kształtują się nowoczesne strategie, nowoczesne myśli strategiczne, tradycja, kultura strategiczna wszędzie w Europie, także w Stanach Zjednoczonych, Polski nie ma na mapie. Polska myśl polityczna mierzy się nieustannie, ciągle przez XIX wiek, z dylematem jak ułożyć sobie relacje z Rosją, jak się odzyskać wolność, w jakiej konstelacji międzynarodowej Polska ma szansę wybić się na niepodległość. Ale to są, można powiedzieć, z punktu widzenia takiego, takiej e, solidnie zakorzenionej myśli i tradycji, e, myśli politycznej e, i strategicznej, to są erzace, tak, to są jakieś zastępcze e, fragmenty tej, te, te, tego rozumowania. No tak Bez na, państwa nie ma strategii. Nasza, nasza bo do, dokładnie w tym czasie tutaj Między tymi tutaj tymi, tym fragmentem dotyczącym wizualizacji rozbiorów, a kwestii powstań, wtedy tworzy się koncepcja armii totalnej Napoleona, tak? Wtedy klauzewicz definiuje te swoje ramy, Moltkę. Następują te największe zmiany, które właśnie są konsekwencją rewolucji przemysłowej, Czy pojawia się karabin maszynowy, pojawia się telegraf, artyleria. kolej, tak? się artyleria itd. Tak tak Więc wszystkie te rzeczy, które i w sensie zdolności bojowych, tak można je nazwać, czy operacyjnych, tak już dzisiejszym językiem, ale również tej myśli, tak? Myśli, bo w 1812, jak Napoleon maszerował na, na Moskwę, nome, nome to są ciągle te same, to jest ta sama autostrada, tak? czy, czy popatrzymy na, na 1812 czy na plany operacji Barbarossa, czy Bagration w drugim kierunku. Tak? To są ciągle te same... Czy Tuchaczewski w XX. roku. Tak jest. I ciągle ta sama przeszyń, Więc tutaj nie mieliśmy szansy, mimo że pewną kontrybucję z Napoleonem w ramach tych, tych proxy państw, czy jak ich tutaj nie nazwać, czy księstwa Warszawskiego, czy Królestwa Polskiego, próbowaliśmy u, u, utrzymać tą państwowość, ale nie było warunków, żeby państwo polskie mogło zdefiniować swoje interesy i do realizacji, do osłony tych interesów, Przygotowywać narzędzia, tak, czyli tak instrumenty, czyli, czy polityczne, czy wojskowe. Więc nie było takich tak. taki warunków, więc takby troszeczkę byśmy tutaj usprawiedliwiali, tak, bo wielkim czynem oczywiście naszych rodaków, wielkich y, poprzedników, jest to, że przetrwaliśmy jako substancja państwowa, tak jako rodzina y, narodowa. język, tak, y, y, narodowa, przepraszam. Więc to na pewno był wielki, wielki czyn, ale no niestety 123 lata to jest potężna wyrwa y, w, na, w naszym rozwoju i potem. No doganianie tych 123 lat, tak mówię, już całkiem symbolicznie, no zajęło nam chwilę i zajmuje właściwie do dziś. No właśnie, ale dlaczego to jest ważne? Dlaczego mówimy o tym w kontekście Rosji? Dlatego, że w tym samym czasie w Rosji kształtuje się pewna tradycja strategiczna, pewna kultura strategiczna, która yy, można powiedzieć yy, w bardzo takim dużym uproszczeniu polega na tym, że Rosja uważa, że musi kontrolować Europę Środkową, musi być w Warszawie. Muszą być limitrofy. Aby stwarzać zagrożenie dla całej Europy, aby móc być traktowanym jako um, uczestnik koncertu mocarstw europejskich, aby Rosja trakt była traktowana jako pełnoprawny uczestnik koncertu europejskich mocarstw, czyli aby była imperium, musi stwarzać zagrożenie dla całej Europy. Musi stwarzać zagrożenie dla Berlina, Wiednia, Paryża, Sztokholmu. I. W ten sposób ta tradycja y, właśnie w XIX wieku, rosyjskiego imperium się kształtowała, ugruntowała i ona jest radykalnie sprzeczna, po pierwsze, z naszym interesem, ponieważ jak Rosja y, rozszerza swoje imperium, jak może zagrażać Berlinowi, może zagrażać Paryżowi, może zagrażać Wiedniowi, to Polski nie ma. To Polska nie może istnieć. Nie może istnieć niepodległa Polska. No to jest to wyzwanie, o którym, o którym będziemy musieli dzisiaj porozmawiać. Potem opowiemy Państwu o takich trzech modelach zarządzania Rosją, przez Rosję tymi tą przestrzenią w Europie Środkowej. Tutaj jeszcze mamy drugą część tej linii, bo historia Rzeczpospolitej to się nie kończy. Jest, musieliśmy to rozdzielić tutaj na, na dwie części. Zatem ta część zaborów, tak. Doprowadza nas tutaj do tych warunków, które już żeśmy też omawiali. Jak to się stało, że pospolita wróciła na mapę i to też z kontrybucją e, oczywiście amerykańską. I e, do, odbyło się to między nimi dlatego, że po prostu Rosja zaczęła słabnąć. Tak. Wewnętrznie ten system ekonomiczny się nie sprawdzał. E, Niezadowolenie było coraz, coraz większe i ta pierwsza wojna światowa e, do, doprowadziła do ogromnych, ogromnych kryzysów, a rewolucja, która doprowadziła do no, kolosalnej zmiany wewnątrz Rosji, jednak tą Rosję troszeczkę osłabiła i wprowadziła na, in, na inne tony. Więc zanim przeszlibyśmy do, do, do dalszej części Sławek, czyli do, do tej części już po II wojnie światowej, to, to jak, jaka była Rosja w, podczas rewolucji bolszewickiej? Czy ona zmieniła swoją optykę, swoje cele, czy to tylko tak naprawdę troszeczkę forma, koloryt, tak, a Rosja pozostawała ciągle taka sama, jaka ona była znaczy, w y, To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że toczył się spór, jaka ta Rosja bolszewicka ma być. No, ma być to państwo proletariatu, którego awangardy proletariatu, y, czym była państwo, y, y, jak gdyby, czym była partia bolszewicka, to mieli, mieli być komandosi rewolucji, którzy opanują jedno państwo, zrobią tutaj przyczółek, a następnie pożar rewolucji przeniosą na cały świat. Ponieważ to, to, za to byli marxisti. Tak. Tak. Oni w uważali, że mamy do czynienia z taką determinizmem historycznym, który, który doprowadzi do tego, że komunizm zastąpi kapitalizm tak i cały świat zostanie opa opanowany przez Właśnie system komunistyczny. Ale ponieważ e, przejęli władzę tylko w Rosji, czyli nie tam, gdzie Mark zakładał, bo Mark zakładał, że komunizm najpierw e, zaistnieje w państwach najwyżej uprzemysłowionych, mm. e, czy też imperialistycznych, e, to Lenin dokład, e, uzupełniał. E, tymczasem udało się przejąć władzę także za pomocą wywiadu niemieckiego w Rosji. E, no i pojawił się dynamat, co z tą władzą zrobić. Więc y, pojawił się w związku z tym spór. Na przykład Trocki uważał, Lew Trocki, uważał, że y, Rosja bolszewicka powinna natychmiast przenieść rewolucję do Niemiec i podpalić cały świat, zagarnąć. I to się nieuchronnie sta stanie. Lenin natomiast uważał, że, że musimy być ostrożni. Najpierw musimy zachować władzę w Rosji, żeby jej nie stracić. Tak, To nie było wcale A takie oczywiste. Nie było wcale jeszcze. takie oczywiste. Stąd ten spór został rozstrzygnięty w marcu 1918 roku, kiedy Lenin narzucił partii swoją wolę i doprowadził do zawarcia pokoju, pokoju z Niemcami. Wyprowadził w tym sensie Rosję z pierwszej wojny światowej. Jak, czy gdybyśmy tak zaryzykowali na, na potrzeby tak hipotecznego scenariusza, ponieważ bardzo często się pojawia Taki wątek, że, że tą sytuację dzisiaj w Rosji możemy zmienić właśnie tak implozyjnie od, od środka, bo Rosja miała kilka już takich wydarzeń, które zamieniały trajektorię. Więc nawet ostatnie te, te sytuacja związana z Kryzysem Prigozina była taką, taką chwilą, kiedy zastanawialiśmy się, czy to nie jest taka druga rewolucja bolszewicka. Tak? Więc czy jest, czy jest jakaś analogia tutaj pomiędzy tą sytuacją słabnącej władzy coraz większego społecznego niezadowolenia? To no też oczywiście trzeba to widzieć szerzej, bo, bo taka sytuacja tutaj w Europie zaistniała wtedy. I Rosja nagle znajduje przywódców, którzy doprowadzają do, do zmiany. Cara, w sposób oczywisty tak, i typowy dla, dla Rosjan, czyli kinetycznie, tak, bo inaczej Rosjanie tych problemów nie rozwiązują. Czy jest jakaś analogia dzisiaj? Moglibyśmy tak znaleźć. Myśl, Myślę, że historycznie jest analogia. znaczy mm. sposób rozwiązywania słabości wewnętrznej państwa poprzez szukanie konfliktu na zewnątrz, mm. zaangażowanie się w wojnę, tak. które ma doprowadzić do pewnej konsolidacji społecznej wokół Cara, wokół patriotyzmu, wokół pewnej idei cywilizacyjnej. Więc to się nieustannie w historii Rosji powtarza. Wielokrotnie. Takie próby się zdarzały. Nie zawsze kończyły się dla Rosji szczęśliwie. Tak, I dla władców Rosji też nie Są zawsze kończy, kończyły się szczęśliwie. Tylko, tylko, że wiesz, tutaj jest jedna rzecz, którą warto chyba włożyć w ten komentarz: mianowicie to, że nawet taka zmiana systemowa rosyjska na, na, na Radziecką nie doprowadziła do zmiany celów strategicznych. Rosja nie zmieniła kierunku, nie zmieniła swojej postawy, nie zmieniła swojego. Jakby sposobu realizacji polityki. Tak? To zacytuję Stalina. W roku 1937, i znamy tą relację z dziennika Gregoria Dimitrowa, który był nastał na czele kominternu, czyli takiego instrumentu ideologicznego państwa sowieckiego, który zanotował w swoim dzienniku, że właśnie w 1937 roku miało miejsce takie spotkanie. Politbiura z kominternem, w którym Stalin powiedział coś takiego. My bolszewicy, tutaj jest parafraza cytatu, nie, nie cytuję go dosłownie, my bolszewicy przejęliśmy władzę w Rosji. Ci carowie, których odsunęliśmy od władzy, uczynili wiele zła. Gnębili, uciskali rosyjski lud. No byli straszni, ale jedną rzecz zrobili dobrą. Stworzyli wielkie rosyjskie imperium, którą My odziedziczyliśmy i musimy ochronić i rozwijać. Pewną traumą bolszewików było to, że przejmując władzę w Rosji zapłacili cenę polegającą na utracie terytoriów. Stracili Finlandię, stracili Polskę, stracili państwa bałtyckie, stracili część terytoriów na południu, Gruzję chwilowo i w związku z tym. Uważali, że aby być pełnoprawnymi władcami Rosji muszą odzyskać status i pozycję Rosji na arenie międzynarodowej, a to zaczynało się od, no i, od terytoriów. I nieustannie, nieustannie to czyni. Jak popatrzymy jeszcze raz na to naszą linię historyczną, tą właśnie drugą część, czyli do, doprowadza, doprowadza nas to do, do pierwszej wojny światowej, w której Rosja no, pogrążona jest w ogromnym chaosie wewnętrznym. I no jest szansa, że Rzeczpospolita wraca, wraca na mapę. I w 1920 tak wkraczamy w zupełnie inny, unikatowy moment historii Rzeczpospolitej, kiedy powstają warunki, że jesteśmy państwem, wracamy na mapę, zaczynamy o sobie decydować. Oczywiście jest zadanie absolutnie gigantyczne. Z trzech podmiotów trzeba skleić w jeden jak gdyby, podmiot państwowy. Trzy systemy polityczne, trzy systemy prawne, trzy systemy edukacyjne, tak, wojskowe. Marszałek Piłsudski dokonuje no, no, czynu niezwykłego. Jakkolwiek możemy mieć krytyczną tutaj do niego ocenę, to jednak było to zadanie no, no, na, na miarę chyba tutaj co najmniej całej historii Rzeczypospolitej. I faktycznie wtedy powstaje szansa i ta strategia musi zostać zdefiniowana tak, w sytuacji, kiedy mamy i Niemcy, i Rosję z jednej i z drugiej strony. No i ten 1920... No pokazuje znowu tą samą Rosję, tak? Czy ona nie odpuści, ona nie, nie, nie pozwoli na to, żeby powstawało silne państwo tutaj w tej strefie i, i zaczyna nas oddziaływać. Na szczęście wtedy ten zwrot zaczepny z Nadwieprza, tak nam się po prostu powie. Strategia Piłsudskiego jeszcze przed, przed znaczy strategia, czyli podejście strategia wobec Rosji, tak, to nie była grand strategy, tylko w jaki sposób, to była odpowiedź Piłsudskiego, w jaki sposób Polska ma odzyskać niepodległość. Polega na tym, że no, trzeba wykorzystywać te aspiracje na narodowo-wyzwoleńcze ludów uciskanych przez rosyjskie imperium, to są sojusznicy. Ci, którzy domagają się wolności w ramach Imperium Rosyjskiego są polskimi sojusznikami, musimy z nimi współpracować. Gdy wybuchła niepodległość w 18 roku, Piłsudski dąży do tego, aby zasłonić Polskę państwami, można powiedzieć, będącymi w sojuszu z Polską. Ale jednocześnie. Znaczy było to jakby troszeczkę w kontradykcji z pomysłem Dumowskiego, tak? Natomiast ta myśl, jakbyś dzisiaj na to spojrzał, ta myśl tego ULB, czyli, czyli stworzenia tego rodzaju strefy, to taki był troszeczkę powrót do tej geometrii jagiellońskiej. troszeczkę, tak, żeby żebyśmy mieli między tutaj Koroną a Rosją jedną jakąś strefę, która pozwoli nam zyskać czas, przestrzeń. Tak, taką strefę absorpcji. No ta idea ULB to jest oczywiście idea paryskiej kultury, która tak. nawiązuje do idei Piłsudczykowskiej w tym, w tym okresie międzywojennym, ale jest pewną odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób układać sobie relacje z Białorusią, Litwą, Ukrainą w, w przyszłości. Tak? Czyli to była taka, można powiedzieć, do tego jeszcze pewnie wrócimy, takie rozważania na temat tego, w jaki sposób Polska ma odzyskać niepodległość, a następnie ją ochronić. Piłsudski próbował tego samego, czyli próbował no, stworzyć taki system, w którym, w którym Polska oddali Rosję od swoich granic, żeby ona nie mogła stwarzać takiego bezpośredniego zagrożenia dla no, naszej niepodległości. Dmowski z kolei widział taką gwarancję w przywróceniu Polski do systemu europejskiego, zawarciu sojuszów z Francją, Wielką Brytanią, wkomponowanie Polski w Europę Zachodnią i uważał, że zbyt, zbyt daleka inwestycja terytorialna Polski na wschód osłabi Polskę, spowoduje, że ona będzie wewnętrznie rozdarta, na przykład no, żywiołami narodowo-wyzwoleńczymi, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, że my będziemy się borykać z tym problemem wewnętrznym i nie będziemy w stanie zbudować silnego państwa. To był pewien dylemat między Piłsudskim i, i, i Dmowskim, ale nieustannie trwający, na ale wpływający na polską strategię. Na szczęście jednak no, tutaj ta idea marszałka Piłsudskiego, w, pewnym, w pewien sposób się zmaterializowała. Ja wiem, że te rezultaty konferencji ryskiej nie, nie satysfakcjonowały zapewne. No i wykonaliśmy wtedy coś niezwykłego. Tak? bo Coś, co powinno być punktem odniesienia naszym, jeżeli chodzi o jakieś takie rozwiązania filozoficzne, bo, bo jednak sposób aktywny Marszałek Piłsudski postanowił wykorzystać tą strategię, ten moment bardzo ważny. I ten rok 20 jest niezwykle niezwykle symboliczny. On jest tutaj jeszcze raz z wszystkimi zastrzeżeniami, tak, złożony w zupełnie inny kontekst, historyczny, geostrategiczny, inna była Polska, inna była Rosja, ale ta realizacja tych naszych interesów właśnie w sposób taki, a nie inny, zapobieganie e, e, kryzysowi, zapobieganie nieszczęściu, no, zostało zrealizowane w sposób ofensywny. Całkowicie się zgadzam, czyli Piłsudski, manu militari, czyli środkami. Użyciem siły próbował stworzyć Ukrainę, czyli stworzyć bufor, państwo niepodległe od Rosji. To Piłsudski, to po pierwszy, z, to to, to Piłsudski tak. który po raz pierwszy stworzył taką obserwację, że Rosja pozbawiona Ukrainy nigdy nie będzie imperium. Inny, można Do, to dopiero później to powtórzy Brzeziński. Tak ale może to sparafrazować. Rosja pozbawiona Ukrainy nie jest w stanie stworzyć bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Polski. Dlatego tak ważna jest teraz nasza postawa w wojnie na Ukrainie. To, to co powiedział prezydent Biden, tak? to, co, to, co my zrobiliśmy przez ostatnie dwa lata, to jest tak niezwykle ważne, już popatrząc na tą geometrię roku 20. I ono właściwie dzisiaj się co do pryncypiów nie zmienia i to, to jest niezwykle ważne. Ja tutaj e, też bym zauważył, że z wojskowego punktu widzenia strasznie wiele spraw się tutaj wydarzyło, dlatego że ten efekt mechanizacji tej armii, armii totalnej, tak powierzanie się nowych rodzajów broni powoduje, że Rosjanie również rozwijają się w tym obszarze i ten, ta wojna 20. roku jest, jest wojną bardzo manewrową. I to co się wydarzyło pomiędzy rokiem 18 a 39 to jest również ogromny wysiłek społeczny na zbudowę infrastruktury, odbudowanie państwa, ale również sił zbrojnych. Jak zrobiliśmy kiedyś takie, takie ćwiczenie właśnie porównując te, te plany modernizacyjne między rokiem 18 a 39 i przełożyliśmy to do dzisiejszych czasów, to wiele analogii tutaj znaleźliśmy, ale faktycznie że wtedy w tym konkretnym oknie czasowym możliwości, które na tej linii czasowej no jednak jednak wygląda, że nie było to wiele. Spowodowało, że ta nasza myśl strategiczna miała szansę powstać. Choć była mocno właśnie tutaj zakorzeniona też i we francuskiej myśli. Nie była uszyta tak na, na, na tą naszą miarę i finalnie w 1939 no nie udało się tego zrobić. Tak? Rosja... Rosja... Podlega ogromnym procesom industrializacji. Tak? Wtedy zaczyna się po prostu masowa produkcja stali, masowa produkcja czołgów e, różnego rodzaju broni i, e, no i dalej się nie zmieniają cele. Jest, jest, jest 39, tak? 17 września, i Rosjanie. Znowu no właśnie, Rosjanie znowu usiłują powrócić do polityki europejskiej, bo stracili status mocarstwowy na 20 lat. Stracili, no można powiedzieć, miejsce przy stole Europejskiego Koncertu Mocarstw. Nie było ich w Wersalu. Nie zakładali tego systemu wersalskiego w przeciwieństwie do, do systemu wiedeńskiego w 1815, czyli 100 lat wcześniej, byli mocarstwem, które wprowadzało wojska do Paryża, tak? które decydowało o no, dziedzictwie i przyszłości Francji. Natomiast no, w wyniku bolszewickiej rewolucji utraciło ten wpływ i w związku z tym wspólnie z Niemcami, wspólnie z III Rzeszą w 1939 roku powraca nad Wisłę, można powiedzieć, rozprawiając się z polską niepodległością. Mołotow mówi, że no, Został wykończony bękart traktatu wersalskiego, mówiąc o Polsce. Tak? Mhm. Czyli Rosja znowu można powiedzieć, ugruntowuje się w przeświadczeniu, że jeżeli chce być mocarstwem, musi mieć kontrolę nad Warszawą, musi być nad Wisłą obecna. W jaki sposób obecna, to jeszcze omówimy te modele, jak Rosja tą przestrzenią mhm. chce zarządzać. Do tego jeszcze wrócimy. No i popatrzmy jeszcze raz na tą, na tą linię czasową naszą, czyli w 39 z dwóch kierunków zostajemy zaatakowani i niestety nie udaje nam się tej naszej skądinąd bardzo precyzyjnej strategii opracowanej Mówię to o planie W i planu Z planie Z przez wspomnianych tutaj przeze mnie wcześniej generał Kutrzebę i który no, bardzo precyzyjnie określił Zagorzenie, Przygotował plany, no nie udało się tego zrobić z bardzo wielu, wielu powodów. Jest rok 45. kończy się II wojna światowa i zaczyna się czas mąższenia komunizmu. I nie ma absolutnie szans na to, żeby Polska mogła swoją myślą strategiczną obsługiwać swoje interesy. Te interesy musimy obsługiwać jako państwo buforowe, jako limitrow, jako wasal. Ja bym nawet Polskiego. powiedział, no właśnie, tu jeszcze mhm. do tego wrócimy. Co się stało? Otóż granica rosyjskiego imperium została przesunięta na Łabę, nawet nie, nie, nie na Wisłę, na Łabę. Tak. Polska została przesunięta na zachód. Granice Polski zostały przesunięte. Ta 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 na tej grafice mamy tak zupełnie inną geometrię tych granic II Rzeczpospolitej. Mało tego. Stalin roku. uważał, że przyznanie Polsce byłych ziem wschodnich III Rzeszy na trwale zwiąże Polskę z Rosją. Że Polska dążąc do zachowania nowych granic będzie musiała nieustannie liczyć na sojusz ze Związkiem Sowieckim. Że to przesunięcie Polski na zachód uzależni Polskę od Rosji na dobre. I tutaj jakby z tego wojskowego punktu widzenia, oprócz oczywiście ogromnego potencjału rosyjskiego demograficznego i tej wspomnianej industrializacji, która została w sposób barbarzyński tak realizowana w Rosji, no jednak zbudowano potężny potencjał i ta rosyjska myśl strategiczna. Była rozwijana i to w sposób no, no niepokojący, dlatego, że no, jak się okazało, w, w czasie II wojny światowej to, to rosyjskie czołgi wjechały do Berlina i umieściły ten, ten słynny czerwony sztandar. Tak? Jeden z klasyków w rosyjskiej myśli strategicznej, Aleksander Swiecin, który już w latach 20. zaczął definiować strategię, to tak naprawdę szkoda, że nie ma polskiej wersji, ja dzisiaj przyniosłem angielską wersję jego książki pod tytułem Strategia. To on właściwie wprowadził ten podział na strategię sztuko operacyjną i taktykę uporządkowo to ze względu na ma masę tak rosyjskiej armii rozróżniał poziom strategiczny służący realizacji celów polityki państwa sztuką operacyjną i, i taktykę działania. On też bardzo to jest też ciekawe, że tam myśl e, nawet w dzisiejszej armii rosyjskiej obowiązuje. On też mówił o tym, żeby, żeby szkolić kadry polityczne w, w obszarze strategii, ponieważ, ponieważ to państwo prowadzi wojnę. I te jego zapisy są aktualne do dziś, one się pojawiały potem w wielu, wielu innych rosyjskich klasykach. No i mówił też coś niezwykle ważnego, że w czym zgadzał się zresztą z Leninem, że, że ten cel wojny powinien być niezmienny, natomiast forma realizacji to już zupełnie inna sprawa. Nawet dzisiaj, jak popatrzymy na, na wojnę na Ukrainie, to pierwszą fazę, kiedy cele polityczne zostały jasno zdefiniowane, to forma się zmienia, tak? ale co do celu politycznego, właśnie zastopowania yy, amerykańskiej to obecności, tak, czy wpływów, czy też anihilacja tutaj narodu ukraińskiego, one są niezmienne. To widać przez, przez dwa lata, więc ten świeczyn w tych swoich założeniach teoretycznych, stworzonych w dwudziestym, praktycznie 20 latach, no jest ponadczasowy w rosyjskiej myśli. On tutaj jeszcze jedną rzecz, myślę, ważną wnosił i tu był w pewnym sensie no, nie był lubiany przez te, tych nowych strategów, bolszewickich strategów, Związany tak. z Tuchaczewskim. Przetrał oczywiście, tak, ale nie był ulubiany, dlatego że oni wstawiali na manewr, oni wstawiali na, na nowoczesne środki walki. No bo wtedy ta industrializacja przynosiła tak właśnie nowoczesne A środki. A mówił tak, że o powodzeniu na froncie decyduje duch, tak. duch żołnierza. Decyduje idea, za którą walczy. Że no, armia rosyjska nigdy nie będzie sprawna, jeżeli właśnie to przekonanie o sensowności prowadzenia działań wojennych będzie mogło zostać poddane wątpliwość. No, to była oczywiście odpowiedź na doświadczenia doświadczenie armii rosyjskiej w I wojnie światowej. Kiedy no, potencjał ludnościowy ogromny, potencjał przemysłowy całkiem niezły, mhm. a jednocześnie. Ofensywa za ofensywą nie przynosiła Rosji powodzenia. Nie było to w jakąś Przegrywali z Niemcami ze względu na to, że Rosjanie, żołnierze, żołnierze nie chcieli walczyć za Cara. No właśnie, no to morale. Dziś tak, gdybyśmy dokonali takiej refleksji, jak to dzisiaj wygląda teraz w armii rosyjskiej, czy oni naprawdę ze swojego Cara, na prezydenta Putina dalej chcą walczyć, to tego do końca nie wiemy. Natomiast w tym samym oknie czasowym. Pojawia się również inna postać bardzo, bardzo uznawana, tak? I znana dla nas, jeżeli chodzi o 20 rok, czyli Tuchaszewski, który, właśnie, tak jak mówisz, był zwolnikiem manewru implementacji tych nowoczesnych technologii. I mówił, że wojna musi się rozstrzygnąć szybko. On stawiał na ten pierwszy, pierwszy 10-15 dni. Czyli jeżeli w tym czasie państwo, które jak dopuszczał, można uciec się do podstępu, do wiarołomstwa. Tak? I to wszystko jakby w mojej ocenie maszeruje ze wschodu. To, tak, to, jest, to jest ta kultura wschodu, Chinggis tak? czy Sun Tzu, który uważa, że właśnie jest to podstawa skuteczności. No spowodowało, że właściwie do dzisiaj, w tej rosyjskiej myśli strategicznej, ciągle to wygranie tej pierwszej fazy w tym bardzo krótkim czasie obowiązuje, ono nie zawsze da się zrealizować. Oni to nazywają to, co... przejęcie inicjatywy strategicznej. No i myślę, że, że to jest niezwykle istotne, że ta agresywna postawa ofensywna w rosyjskiej myśli jest właściwie. Niezmienna. Tu tak, tak. nie można tego wykluczyć, że Rosjanie nagle teraz przejdą do jakiegoś, nawet jeżeli będą mieli kłopoty demograficzne, gospodarcze, do jakiejś defensywnej postury, bo, bo takiej po prostu w DNA nie mają. I, I to doświadczenie Tuchaczewskiego, doświadczenie polskie też wskazuje na to, że Rosjanie się uczą, dostosowują swoją doktrynę do właśnie doświadczeń historycznych. Polska jest dobrym przykładem. Tak? No, Suworow. Tłumiąc powstanie kościuszkowskie naciera na Warszawę frontalnie. Udaje mu się, podbija. W 1831 roku generał Dybicz próbując tłumić powstanie listopadowe, też naciera frontalnie, zostaje zatrzymany. Na, przed Olszynką grochowską nie udaje się frontalnym atakiem zdobyć Warszawę. Stąd Paskiewicz, żeby stłumić to powstanie, obchodzi Warszawę od północy i ten manewr Tuchaczewski próbował w 20 roku powtórzyć. No i tak jak popatrzymy na to, co robi armia rosyjska, to ciągle się jednak uczy, tak? I nie tylko w, widzieliśmy to w, w czasie II wojny światowej, gdzie też przecież w pierwszej fazie niemieckie tak, wojska pacenne podjechały praktycznie pod Moskwę. Rosjanie musieli się przestawić na produkcję wojenną, tak, zmienić sposób działania, ale potem uczyli się szybko, tak skutecznie, że do tego Berlina dojechali. I ta druga wojna światowa jest dość, dość, dość ważna, ponieważ wtedy ta armia masowa jakby znalazła swoją implementację w strategii. Natomiast, bardzo takim dobrym przykładem na, na to, jak elity zachodnie, dzisiaj europejskie, są dalekie od rozumienia Rosji. Jest sytuacja, kiedy im opowiadamy jako oficer broni pancernej na temat bitwy na Oku Kurskim. No to jakby się wydaje tak naturalne. O czym, że pancernik inny może opowiadać? Mówiłem im, że tak naprawdę w tym niezwykle ważnym momencie bitwy Rosjanie stracili więcej czołgów, więcej ludzi, więcej sił, zasobów niż Niemcy, a bitwa przeszła do historii jako zwycięska bitwa Armii Radzieckiej. Tak? Dlaczego tak jest? No, dlatego, że po prostu zasobowanie zasilanie i możliwości przemysłu niemieckiego i możliwości demograficzne po prostu były nieporównywalne. Jeżeli przyłożymy do tego ten fakt, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o niemieckie wojska pancerne, znakomitą część stanowiły czołgi Panzerkampfwagen 3, 4, tak? a, a czołgi Tegys były ich około 2,5 tysiąca, a czołgi tego były właściwie w śladowych ilościach, było ich tam z tego co pamiętam 250 sztuk, nigdy nie były użyte, w formacji większej niż batalion, zawsze były dodawane jako kompanie, kompanie to dzi gdy dzisiaj przełożymy ten 43 rok, tak, kiedy ta armia rosyjska musiała musia się cofać, aż w końcu po tym zwrocie zaczepnym, tam słynnej tej piątej armii pancernej Rodministrowa, który uderzył, uderzył tutaj na, na Prochorowkę, tą, tą słynną Słyska. wioskę. I potem po dwóch latach tak odbudowali potencjał i doszli do Berlina i gdyby nie amerykańska tutaj inicjatywa i zrzucenie bomb na Hiroshima na Nagasaki to nie wiadomo jakby się to zakończyło, bo byli gotowi maszerować dalej. Więc jak dzisiaj przełożymy, że właściwie jest to ten sam obszar geograficzny, tak? bo przecież od Charkowa na, na, na północ jest, jest Kursk i tam jest ta słynna Prochorowka, to jest ciągle ta sama armia, ta sama mentalność, te same DNA. I te same straty, o czym mówisz, tak? to, to coś, coś niebywałego, że Rosjanie mogą ponosić te straty i ciągle atakować. To jeżeli dzisiaj, w 2024 roku nie mamy tej refleksji, że, że są jakieś analogie co do myśli, tak? no to znaczy, że my w ogóle nie czytamy historii chyba. Słuchaj. No właśnie. I tu poprosimy o takie trzy plansze z modelami... Rosyjskie modele relacji z Polską. To jest model pierwszy: Polska niepodległa od Rosji, i wtedy Rosja dąży do maksymalnego osłabienia tej niepodległości. Prowadzi wojny hybrydowe, szuka zdrajców, szuka agentów, szuka no, możliwości wprowadzenia społecznego podziału, albo też, tak jak mamy, ten słynny, już przytaczany przeze mnie układ NATO-Rosja z 1997 roku chce obniżenia statusu Polski w systemie zachodnim, jeżeli nie może Polski kontrolować, jeżeli nie mogą tu wojska rosyjskie. Jeżeli nie mogą ochtrojować no, polskich władz, czyli narzucić swoich tutaj agentów do rządzenia Polską, to stara się wejść w porozumienie z, z państwami innymi państwami zachodnimi, aby Polska była państwem drugiej kategorii, albo wewnątrz Sojuszu, albo wewnątrz Unii Europejskiej, Rosja nieustannie do tego dąży. To jest ten model najmniej dla niej wygodny, bo Polska odbudowuje swoją kulturę strategiczną. Polska się wzmacnia, potencjał, tak. Polska pomnaża swój potencjał. Drugim wariantem, gdy się uda Polskę jakoś już osłabić, no to tworzenie jakiegoś buforu. Nie można go w pełni kontrolować, albo Rosja jest za słaba, albo też nie chce tego robić. No, to są umowne daty, proszę się do tego nie przywiązywać. To jest królestwo kongresowe, kongresówka

1815-31 i to jest no, od 1957 roku do 1989 roku, czyli po zakończeniu stalinizmu. To są umowne modele. Tak? I ostatni taki model, w którym Polska staje się gubernią rosyjską. No, 1831-14 z tragicznym epizodem powstania styczniowego, tak. ponieważ represje rosyjskie doprowadzają tutaj do za. Łamania woli społecznej oporu. To jest moim zdaniem naj, najgroźniejsze i to grozi w tej Ale to chwili To jest rosyjskie DNA, tak? tak. To to samo robią na Ukrainie. Oraz stalinizm. stalinizm podczas Stalinizmu od 1945 roku, może 47 do 1957, Rosja robi tutaj w Polsce, co chce. Wojska rosyjskie stacjonują bez żadnej podstawy prawnej, po prostu stacjonują sobie w Polsce. Nie ma żadnego układu nawet między tym rządem agentów rosyjskich Bieruta a Związkiem Sowieckim. Dopiero w 1957 roku taki układ o stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce zostaje zawarty. Co, co czasie... na przykład zupełnie inaczej wyglądało w, w ówczesnej Czechosłowacji? Także to stacjonowanie było zupełnie zupełnie inne. Dlatego rola, jaką Polska odgrywa w tej e, rosyjskiej fobii, jest zupełnie, zupełnie inna. To, te modele są także interesujące. I to doświadczenie jest także interesujące pod tym względem, że może stanowić pewną podpowiedź, jak Rosja chciałaby układać stosunki z Ukrainą, więc albo Chce zniszczyć niepodległość Ukrainy. Putin mówi wprost, chce zniszczyć niepodległość Ukrainy. Ewentualnym kompromisem może być jakieś państwo buforowe, kadłubowe, no, jakoś przez Rosję kontrolowane, buforowe. A optymalnym wariantem jest przywrócenie Ukrainy jak i guberni rosyjskiej. Po co? Po to, aby zacząć stwarzać zagrożenie dla Polski, ponieważ, dla Europy Środkowej, ponieważ Rosjanie w swojej myśli, kulturze strategicznej w dalszym ciągu uważają, że status imperialny, status imperium, status mocarstwa wiąże się z opanowaniem Europy Środkowej, bo to umożliwia Rosji powrót y, do y, sytuacji, gdy była wielkim europejskim mocarstwem. Czy to się może udać w ogóle? No właśnie. I teraz, zanim, zanim przejdziemy dalej, bo ja mam tutaj w notatkach taką kolejną bardzo ważną postać, jeżeli chodzi o rosyjską kulturę strategiczną, strategię, również wojskową, mianowicie Nikołaja Garkowa, który uznawany był w latach tutaj 70., -tych, 80. -tych. Do dzisiaj zresztą ta jego myśl, ta transformacja sił zbrojnych, ale również wszystkich myśli, była fundamentalna. No, ale to to tak, to, to, się, to się odbyło. W 1977 roku, kiedy, kiedy on już pełnił funkcję, gdzie mógł realizować te pomysły, ale wcześniej, jakby tu zatrzymałem się na chwilę, na tym roku 1970, bo on, jest, on jest ważny. Kiedy, tak jak mówisz, obszygowaliśmy rosyjskie interesy. Nie jest to jakaś sprawa nieznana. Także tutaj nie ujawniamy żadnych jakichś specjalnych tajemnic, chociaż mapa. Ma klauzulę tajne specjalnego przeznaczenia. Mamy taką. Ówczesną. Ówczesna mapa z 1970 roku. Umieścimy link do tej pełnej wersji, żeby Państwo mogli sobie tą mapę dokładnie oglądać. I opowiem Wam, bo ona ma specjalne znaczenie dla mnie. Powiesiłem sobie w, w sztabie generalnym, w takim małym, prywatnym pomieszczeniu, gdzie robiłem wiele notatek, zastanawiałem się. Bardzo długo się przyglądałem tej mapy i zastanawiałem się, co wtedy. Mieli w głowach nasi przywódcy polityczni i wojskowi. Kiedy tą mapę rysowano, zatwierdził ją Wojciech Jaruzelski. Minister Obrony Narodowej. Obrony Narodowej. Tam mamy datę 1970, tak nawet poprawioną, bo ona chyba została troszeczkę, miała być tam... 25, 25. lutego 1970. Luty 1970 roku. I tutaj dzięki staraniom ministra Sikorskiego ta mapa została Odtajniona, dzisiaj jest dostępna w ipn -ie. I co ta mapa do nas mówi? Tak? Przede wszystkim mówi, że, że znowu w tym, w tym systemie nie mieliśmy absolutnie żadnego głosu. Byliśmy siłą, która miała no, rosyjską pięść pancerną, która maszerowała przez całą Europę, zabezpieczyć na prawym skrzydle. Takie było nasze zadanie. Tak, ona została tutaj bardzo pieczołowicie, co, co do zasady sztuki operacyjnej, jest przygotowana bardzo dobrze. Są tam, są tam kierunki operacyjne, są tam uderzenia jądrowe, również taktycznej broni jądrowej. Wojsko polskie wtedy w tym potencjale, które było częścią układu warszawskiego, miało po prostu zrealizować cel operacyjny. Tam nie było żadnej absolutnie żadnej myśli strategicznej, która by służyła Rzeczpospolitej, więc. Więc to pokazuje. Mielibyśmy mięsem, mięsem armatnim, można Absolutnie. powiedzieć. Absolutnie. No wtedy, wtedy Kukliński, tak, który miał dostęp do tych dokumentów, przyglądał się. Rysował może też strzałki nawet. No, no, ktoś to wie. Zresztą też ta moja kancelaria, tak się zastanawiałem kiedyś w sztabie generalnym, tak jest całkiem niedaleko tej kancelarii, gdzie pracował Kukliński. Natomiast to, to trzeba sobie uświadomić, że po pierwsze, na żadnym z dokumentów natowskich przez te wszystkie lata nie ma. Planu ataku tutaj Układu Warszawskiego czy też Związku Radzieckiego. Trzeba mieć tą refleksję, że Związek Radziecki w tych latach 50., kiedy pojawiała się broń nuklearna, tak, kiedy rozwijają, są, rozwijany jest potencjał, kiedy płacimy ogromne pieniądze, bo wtedy po prostu dostawiliśmy zadania do wykonania, mieliśmy ilość czołgów, ilość samolotów do zakupu. Nikt nas nie pytał o zdanie, nikt nie pytał nas o, o nasze możliwości. Całe państwo służyło tak naprawdę interesom Związku Radzieckiego. Nasze dowództwo praktycznie od razu przychodziło na, na relacje dowodzenia tutaj morskie, i cała ta nasza myśl strategiczna, która w tej części wojskowej, operacyjnej oczywiście jest dojrzała. Tak? To tam, tam nie ma jakiegoś profesjonalna. Absolutnie profesjonalna, tak? tylko że brakuje tego imperatywu, właśnie. Moralnego, tak, imperatywu służby państwu i ochrony ich interesów. Więc tą refleksję musimy sobie tutaj dzisiaj, dzisiaj zadać, nie, nie, nie mając jak gdyby tutaj zastrzeżeń co do, co do samej jakby merytoryki wojskowej. no To jest, to jest fatalny, fatalny stan, który trwał przez tyle lat i no te echa, tak, czyli te jeszcze raz jakby podsumowując, braku państwowości, po tym, tej chwili, kiedy marszałek Piłsudski starał się to państwo złożyć tam z trzech jakby elementów, tak. Potem ta hekatomba II wojny światowej i na końcu cały komunizm, bo praktycznie do 1989 roku w tej formule to myślenia i te plany pozostawały. A dlaczego to ma znaczenie w kontekście również rosyjskiej agresji na Ukrainę? Dlatego, że Rosja chciałaby powtórzyć ten model. Dokładnie tak jest. Rosja chciałaby zawładnąć Ukrainą, opanować Ukrainę, podporządkować Ukrainę, aby zamienić to państwo statusem w taki PRL mniej więcej, tak? czyli no wcielić, tak samo, tak. wcielić ukraińskich żo żołnierzy, podporządkować ukraińską armię interesom rosyjskim, aby takie strzałki, tym razem idące w kierunku na Warszawę, na Wrocław, mhm. na Pragę, ponieważ tak te, tak te kierunki uderzeń historycznie Sowieci rysowali, wykonywać. Z udziałem sił e, ukraińskich, wcielonych czy podporządkowanych e, strategii rosyjskiej. E, Rosja nieustannie szuka tych modeli z przeszłości. Można powiedzieć, e, e, że w okresie PRL-u również powtarzała pewien model e, podporządkowania polskich sił e, zbrojnych swoim interesom. E, z Królestwa Polskiego, utworzonego w 1815 roku na kongresie wiedeńskim. Tam też mieliśmy tak zwaną autonomię, czyli było, było polskie wojsko, wielki książę Konstanty, brat cara był głównodowodzącym tego wojska i plan był taki, że to wojsko pomarszuje w 1830 roku, roku tłumić, po, tłumić powstanie niepodległościowe w Belgii, Chociaż ciekawe, w Europie Zachodniej. Ciekawą rzeczą tutaj też jest to, że Rosjanie zdawali sobie sprawę, że oczywiście jeżeli by ten plan miał swoją implementację, czyli gdyby te jednostki ruszyły tak, przez Niemcy tutaj przez Łabę dalej, tam praktycznie te ształki się kończyły na Zatoce Biskajskiej. Naszym zadaniem głównie było właśnie osłona prawego skrzydła. Ten kierunek nadmorski, no i wyjście w te cieśniny duńskie, tak żeby zamknąć Bałtyk. Dzisiaj żeśmy o nim rozmawiali. On ciągle jest, jakby, integralną częścią tego teatru działań, więc wyjście tutaj na, na cieśniny duńskie zablokowałoby to. Więc tutaj ta myśl rosyjska wokół, wokół tego pomysłu się ciągle obracała. Natomiast Rosjanie mieli również absolutną świadomość, że spotka się to z odpowiedzią nuklearną. Tak? To nie było, nie było wątpliwości, również są dostępne dokumenty, gdzie możemy zobaczyć, które z miast, również polskich. Ja no, wiesz, swoje miasta tam, swego miasta poszukiwałem. To, to wszystkim tutaj yy, rekomenduję taką refleksję. Przypomnę, że 30% praktycznie amerykańskich B-52 w czasach zimnej wojny było non w powietrzu, non-stop było tak, z bronią nuklearną, termo, termojądrową. Samoloty lądowały, zastępowały je następne okręty podwodne, załadowane rakietami balistycznymi. Wielokrotnie przecież dochodziło do różnego rodzaju napięć, okręty się zderzały, samoloty ulegały awariom. I Rosjanie mieli już wtedy tą, to widzenie, że praktycznie tej wojny się, się nie, nie, wygrać nie da. I Ogarkow który uważany był za jedną z najtańszych głów, miał również tutaj w swoich zasobach postać Mahmuta Agariejewa. Jemu przypisuje się ten koncept tych operacyjnych grup manewrowych, które miały głęboko wchodzić w ugrupowanie tutaj natowskie, ale z ograniczonym użyciem broni jądrowej. To było bardzo ciekawe, że, że nawet na poziomie wojskowym wiedzielno no musieli dostać jakąś dyrektywę polityczną, więc, więc Ogarkow miał dwa takie scenariusze. Jeden z użyciem broni nuklearnej na, na szeroką skalę, a drugi jednak, żeby tą Tą wojnę starać się sprowadzić do tej części konwencjonalnej. Był wielkim przeciwnikiem również interwencji w Afganistanie. To, to jest bardzo ciekawy motyw, ponieważ zdawał sobie sprawę, że nagle państwo postawiło zadanie, które jest niewspółmierne do instrumentu. Ja myślę, że w pewnym sensie generał Gerasimow również takie zdanie otrzymał: że, że to, ta inwazja na, na Ukrainę, która została źle przygotowana, Źle ocenione zostało zagrożenie. Zastała armię rosyjską w tym stanie transformacji, którą on przygotowywał. Również tutaj ten garię pojawia się wielokrotnie jako, jako taki jakby mózg wielu, wielu rosyjskich pomysłów. I armia rosyjska została użyta. Po prostu źle, jeżeli chodzi o strategię państwa, także to jedną rzeczą jest jakby krytyka działań taktycznych, tak? czy to wykonania manewrów operacyjnych również na pięciu kierunkach w tej pierwszej fazie, ale wydaje mi się, że ten instrument wojskowy w rosyjskiej strategii został źle, że jest zastosowany z wielu tam oczywiście powodów. Również tutaj Garkow o tyle jest postacią ważną, że on wprowadził też do debaty strategicznej do pojęcia rewolucji w sprawach wojskowych, RMA, to the Revolution Military affairs. Więc to te nowoczesne technologie, które w latach 70., -tych, 80. -tych właściwie pojawiały się, czyli komputery, spowodowały też wielką refleksję rosyjską, że oni nie są w stanie dogonić, to jest ta chwila, o której mówi, czyli Reagan, który mówi, wygramy tę wojnę poprzez po prostu wyścig zbrojeń, tego Rosjanie, tego tempa nie dotrzymają. No i niestety, e, znaczy niestety czy stety może dla świata, tak, bo, bo to e, wielki umysł i nie wiadomo jeszcze ile, ile, ile tutaj prac jego znalazłyby swoją materializację z finalnym nieszczęściem wielu ludzi. E, Ogarkow no, musiał się podać do dymisji, była taka słynna sytuacja, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy jeden z koreańskich samolotów tutaj koło Sachalina nad e, Kamczatką gdzieś tam, Został zestrzelony w takich dosyć no, kontrowersyjnych warunkach no, i on właściwie wziął, wziął tutaj na, na siebie tą winę i został tu zdymisjonowany. Również był tutaj znany, bo on był twórcą tego specznazu w tym, w tym wydaniu dzisiejszym. Natomiast wydaje mi się, że, że to jego myśl właśnie o tych, tych grup manewrowych, które dzisiaj się materializują, tak, czy materializowały w tych taktycznych grupach bojowych właśnie z zastosowaniem i części konwencjonalnej i tej części e, nuklearnej, no to, to echa tego Ugarkowa było, było słychać, ja myślę również, że Gierosimów był pod, pod silnym wpływem tutaj tej, tej myśli. No, podczas naszego pierwszego e, odcinka do oglądnięcia którego tych państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcamy. E, e, omawialiśmy nową edycję e, takiej Biblii Strategów, czyli e, no, e, zbiorowego wydania. Yy, współczesnej strategii, New Model Strategist. Mhm. Yy, I w drugim wydaniu, które wyszło w połowie lat 80., Ogarkow ma swój rozdział. Jest yy, doceniony jako pewien teoretyk yy, yy, strategicznego myślenia. To ma przełożenie również na nasze czasy, ponieważ yy, jesteśmy świadka, świadkami znowu dostosowywania instrumentu rosyjskiego do nowych zadań. Rosyjska armia, która no, przynajmniej od 15 lat była organizowana w oparciu o taki schemat batalionowych grup bojowych, mm. zaczyna od tego schematu odchodzić, co może wskazywać, że zadania stawiane przed tym instrumentem, przed siłami zbrojnymi Rosji, zaczynają być inne niż te. Do czego była przygotowywana armia rosyjska dotychczas? Jest to, powodów myślę, że było kilka, dlatego że tutaj po odejściu Ogarkowa to jest właśnie ta, ta, ten czas, kiedy armia radziecka utknęła w Afganistanie. Mhm. I no, niestety nie, nie, nie była w stanie tym zadaniom podołać z wielu względów, A również gospodarka radziecka tak nie była w stanie tutaj zasilać. I zaczyna się seria tych, tych wojen w, w okolicy, czyli Osetia, czyli Czeczenia Pierwsza i Druga. Znowu ta ciężka pancerna armia, która jak zmieniamy doktrynę, tak zmieniamy sposób wojowania, to jednak trwa. To, te regulaminy, te ćwiczenia, scenariusze, kształcenie oficerów, no to, to jednak tym, tym opóźnieniem w pewnym sensie zimnowojennym, armia rosyjska ciągle do czasu praktycznie dojścia Putina do władzy tkwiła. I dochodzi tak do, do władzy Putin. Kwestia surowców energetycznych, tak, koniunktura zaczyna jakby zasilać rosyjską gospodarkę. Putin wraca do tej narracji znowu znanej, tak, czyli powrotu do tej Rosji imperialnej. I wtedy tak naprawdę Serdiukow, który właśnie był autorem tych taktycznych grup bojowych, Troszeczkę też tak się zastanawiałem kiedyś, czy, czy Rosjanie nie ulegli, obserwując bardzo pilnie amerykańskie zaangażowanie w Iraku, czy nie ulegli takiej swoistej modzie, tej westernizacji, tej technologii, która miała dawać przewagę. Tak małe grupy bojowe nawet odchodzili wtedy od struktury dywizyjnej, takiej ewidentnie ofensywnej w sensie konwencjonalnym, bo dywizja jest tym elementem uderzeniowym. Zastępowano je brygadowymi grupami bojowymi, które były rozrośnięte, niewspółmiernie do systemu zarządzania nimi. Stawiano im zadania właśnie takie, które znacznie wykraczały poza zadania taktyczne. I wydaje mi się, że też ten proces e, jego reformy wewnętrznej, e, tak, takiej, on nie był wojskowym, był, 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 był e, czystym cywilem, więc chciał zmiany w korpusie generalskim, oficerskim, w systemie kształcenia, no i chciał też nowoczesnych technologii. No i wtedy ten cały establishment rosyjski powiedział, nie, nie będziemy tutaj kupować jakichś tam francuskich pojazdów czy tam jakichś niemieckich, tylko musimy postawić na te swoje, swoje gdyby zdolności. Więc to się zbiegło w czasie, czyli reforma, która miała służyć zmianie właśnie zadań, o czym mówisz, Armii Rosyjskiej do zarządzania tą przestrzenią wokół siebie. Czyli podejnego... powstrzymywania rozpadu tak, w imperium. Tak jest. I, i to, to się w czasie złożyło moim zdaniem. No i niestety potem no, podjęto decyzję, że zastąpią go Szojgu i wtedy już jest nowy etap. tak Ja myślę, że też ta wojna w Gruzji była takim swoistym testem. Okazało się, że armia rosyjska nie jest w stanie ani zaplanować tej operacji, bo skutki były fatalne, no, bo mimo tych prób tak, zamaskowania tego efektu, to okazało się, że Rosjanie nie potrafią dowodzić, nie ma działań połączonych, nie współpracują z lotnictwem. Logistyka tutaj absolutnie nie, nie przystawała do tego. No i okazało się, że to jest wszystko papierowa, papierowa armia. Tak etaty, jednostki skadrowane, tam zbierane z nie wiadomo kogo. Więc ta Gruzja 2008 była takim ostatnim już sygnałem, który, który do władz rosyjskich został wysłany, że tą armię trzeba zreformować. No i wtedy, mówię, wchodzi Putin. Ceny energii mu na to pozwalają. I zaczyna się bardzo szybka modernizacja, nie tylko techniczna, ale również myślowa. Wydaje się, wydaje się z dzisiejszej perspektywy, że aneksja Krymu, czyli początek rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku, hmm. że Rosja odrobiła tą lekcję, że dostosowała instrument militarny do potrzeb państwa. Do ówczesnych potrzeb, tak? Właś do ówczesnych trzeba, potrzeb, tak? Tutaj Mało tego. Powstało wrażenie, a moim zdaniem Rosja nawet to wrażenie upowszechniała, że Ty, potrafi są mistrzami, tak? tak, że potrafi więcej niż e, demonstruje. Że e, ten rosyjski potencjał militarny jest skuteczniejszy, potężniejszy i w pewnym sensie w wykonywaniu tej operacji e, zajęcia części ukraińskiego terytorium Rosja się samo ogranicza. Taki poszedł przekaz. Moim zdaniem celowy, e, aby zwiększyć, bo to właśnie Zwiększyć skuteczność odwoływania się do instrumentów militarnych w polityce rosyjskiej przy wciąż jeszcze ograniczonych zasobach. Wiesz, tu, tutaj jest jeszcze jeden bardzo ważny taki moment, kiedy, kiedy odchodzi właśnie Serdiukow i zastępuje go szojgu. To odwołanie tak, było, tak jak powiedziałem, takim troszeczkę głosem niezadowolenia rosyjskich tych elit wojskowych, ale też tego odejścia od tej westernizacji. I wtedy ten słynny wykład w 2013 roku Gerasimowa, który on tak opisał rzeczywistość, on się odnosił do tej, do tej wiosny tak, arabskiej, odnosił się do tych konfliktów niskiej intensywności, został jakby włożony w tą narrację i stał się tą słynną doktryną Gerasimowa. Tak? Bo stąd się to wzięło. No Bardzo ciekawe, że, że ten wykład był właśnie na uczelni pana, pana Garijewa, więc gdyby to się te wszystkie kropki nam, nam łączą, to jest jedna myśl rosyjska, taka bardziej Bym powiedział umiarkowana, i ten moim zdaniem no w Rosji nic się nie odbywa przez przypadek. Gierasimow opisał to, te przyszłe wojny właśnie dokładnie wtedy, kiedy Rosja zaczynała przygotowywać się do, do operacji tutaj na Krymie. Mhm. I wtedy, moim zdaniem, na tą skalę, na te możliwości rosyjskie, które były zasilane przez energię, tu żeśmy na, na ten temat, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, chyba dostatecznie dużo powiedzieli. Rosjanie tą armię y, przygotowali właśnie do zarządzania tą przestrzenią wokół siebie. Ona ciągle tutaj, bo Gerasimow, jak się go uważnie przeczyta, on nie zaprzecza, że ta armia ma być tylko do tej wojny nowego pokolenia, jak oni to mówią, tak? czyli tej wojny nowej generacji, ale również zakładał tą część konwencjonalną, natomiast... Klasyczną. Klasyczną, tak? I, I zresztą te wszystkie ćwiczenia Zapad, przecież, które się odbywały, one nie miały tutaj sygnalizacji, że to są ćwiczenia o zarządzaniu tutaj jakimś... To nie były siły ekspedycyjne. To nie były siły ekspedycyjne, tylko ciężka rosyjska tutaj pięć pancerna na czele z pierwszą armią tutaj Gwardii. Więc myślę, że... I troszeczkę... uderzeniami jądrowymi. Tak, i tutaj chyba właśnie tak jak mówisz, Rosjanie tak przekonywali wszystkich, że, że robią coś zupełnie innego. Natomiast... No, niestety od 1945 roku, tak gdybyśmy uczciwie popatrzyli na, na tą historię tutaj konfliktów, od 1945 roku Rosjanie nigdy nie prowadzili tak wielkich operacji. Mm -hmm. tak w latach, w latach tutaj 50., -tych, 60. -tych wojsko było, siły zbrojne były wykorzystywane tutaj do, do Budapest, operacji. Tak, Budapeszt, Praga. Praga tak, i tak czy, czy, czy tutaj również i zdarzyłem się do nas tutaj przyjechać. tak? Więc, więc myślę, że. Ta teoretyczna podbudowa rosyjskiej armii, która powstawała równolegle do tego zarządzania kryzysami wokół. No, no po prostu się nie udała, dlatego że Rosjanie nie ćwiczyli od 1945 roku tak wielkich operacji. I to, co na papierze wyglądało dobrze 24 lutego 22 roku, okazało się, że no nie, nie jest nieimplementowane. Mnie, i powtarzam, to już kolejny raz, tak jak przyglądałem się tym dyslokacją rosyjskich wojsk, ich przygotowaniu, logistyce, znając rosyjską sztukę wojenną, tak. Ta wojna faktycznie no, wydawała się 24 czy 3 lutego bardzo możliwa. I jedyna rzecz, której mi tak naprawdę brakowało, i żaden z raportów tutaj wywiadu tego nie pokazywał, to były po prostu ćwiczenia brygadowe, dywizyjne, bo żadna armia w świecie tak nie wyjeżdża z koszar i nie, nie wjeżdża do natarcia. Ona musi się zgrać, musi się przygotować i nie na ćwiczeniach właśnie batalionowych, taktycznych, grubojowych, tak jak to byli Rosjanie, tylko pułkowych, brygadowych, tak, dywizyjnych, w zależności od struktury. Tego, tego Rosjanie nie zrobili. Z tego, ale zapłacili cenę. Tak, ale no oczywiście miało to swoje uzasadnienie, ponieważ no nie, nie ujawniano planów. Te plany przyjechały w kopertach tak na 48 czy tam 24 godziny do wojsk. No i dowódca, który nagle przyjechał, powiedział, nie, no ja to miałem przyjechać na ćwiczenie, ale tak, ja tu nagle mam dziś nacierać. Jeszcze wytyczne były zupełnie inne, bo wytyczne były takie, żeby nie niszczyć infrastruktury, na pewno was będą witać tutaj kwiatami. Jakby ten błąd zawierał wiele, wiele wiele aspektów. I ta rosyjska sztuka operacyjna, no niestety nie była implementowana, nawet jeśli ta modernizacja zabrnęła do, do punktu takiego, że przestraszyli cały zachód i na tym placu czerwonym widzieliśmy zawsze. Tu no jest bardzo relacje. ważny moment, jak gdyby ja zwrócę na niego uwagę, mhm. ponieważ e, jestem na to wyczulony, co Rosjanie robią na Ukrainę i jakie to ma przełożenie dla Polski. E, powiedziałeś, że Rosjanie nie atakują infrastruktury krytycznej. Tak. no poza, powiedzmy nie każdą, nie każdą tak. w sprawie, niewątpliwie nie, nie atakują gazociągów, tak. nie starają się odciąć pociągów, tak. Tak, nie, nie nie starają się odciąć, wywołać kryzysu energetycznego, tak. wygląda na to, że starają się oszczędzać terytorium ukraińskie, jeżeli chodzi o te kluczowe aspekty, tak jakby myśleli o tym, co będzie dalej, tak jakby myśleli o tym, że to się im może przydać. Tak, naj, najczęstszą jakby słowem tutaj wymienianym, jeżeli chodzi o odszyfrowanie rosyjskiej wojny, tutaj na Ukrainie, jest się energia. I faktycznie Rosjanie biją wszędzie tam, gdzie obsługuje to główny cel wojny, ten taki już od czasów Swiecina definiowany. Więc na pewno miasta, kwestie zasilania w energię elektryczną. tak? Natomiast jeżeli chodzi o, o te największe ropociągi, gazociągi, to rozmawiałem ostatnio z, z ekspertami właśnie w tym obszarze. No i oni potwierdzają, że tak jakby Rosjanie w tej pierwszej fazie nie chcieli niszczyć tej infrastruktury w taki sposób, żeby spowodować opór Ukraińców, mhm. tylko chcieli wjechać, byli święcie przekonani, że tam ich będą, będą witać i że elity polityczne upadną, co finalnie doprowadzi do kryzysu państwa. I, I też często, tak jak patrzyłem na te oceny, nawet uderzeń tych precyzyjnych, bo ta pierwsza faza, pierwsze dni, tygodnie, tak wyglądały, jak faktycznie implementacja tej doktryny wojny nowej, nowej generacji. To jednak Rosjanie mają z tyłu głowy, że kiedyś ta wojna się na jakichś warunkach zakończy. Jednak ta energia, która jest podstawowym produktem eksportowym, Rosja nic innego nie eksportuje. tak? Armię i energię z jedną i drugą ma kłopot na szczęście. Więc no, być może liczą na to, że. Paradoksalnie to poluzowanie tych restrykcji, przecież to temat też tak osobny, to są, to są kwestie Fit55 i, i kwestie Zielonego Ładu, które podgrzewają tutaj do, do czerwoności praktycznie w wszystkich krajach tutaj poszczególne grupy społeczne. Okazuje się, że, że Rosjanie tak liczą, że jeśli Europa dojdzie do wniosku, że przy tej dynamice no, musi poluzować te, te regulacje, nie da się w tych sekwencjach czasowych zaregulować się na śmierć, tak, kiedy Chińczycy i Amerykanie prowadzą tę rywalizację, po prostu zaczniemy naszą gospodarkę, no to liczą może na to, że znowu będzie można tą ropę i gaz sprzedawać. Także w tych największych, nie, nie, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, tak, głównie infrastruktura cywilna, urzędzie tak, no miast, dostosowują się elektryczne, też... natomiast do... ropociągów i gazociągów tutaj nie widać, żeby Zresztą do tej pory przecież ten gaz i, i ropa tam Płynie. płynie. No właśnie, no i do, dostosowują ten również instrument militarny, bo hmm. powiedzmy sobie szczerze, odtworzenie czy utworzenie pierwszej armii pancernej, stworzenie takiej e, e, stalowej pie, pięści, e, nie jest obliczone na to, że te czołgi będą jakąś pełnić rolę misji pokojowej. Misji pokojowej mhm. tak? czy, czy... Więc to jest planowanie operacji takich, jak tutaj widzieliśmy na tym, na tym planie operacyjnym w 70. Mhm. roku, czyli głębokich uderzeń pancernych, tak? które przełamują obronę NATO, które wychodzą daleko na, na, na tyły Wojsk strony broniącej. Więc powstaje pytanie, i wszyscy sobie zadają to pytanie: ile mamy czasu? To jest, so, słuchajcie, so, jeżeli popatrzymy nawet na te operacje z ostatnich tutaj lat, czy, czy kwestia w Górskim Karabachu, tak, wojska pośrzącowe rosyjskie, które też tam pomagały w tych procesach politycznych, tak, w różnym obszarze czy nawet operacja w Syrii, ona nie zawierała tego ciężkiego komponentu lądowego. Tak tak? Więc pytanie jest takie, to na co Rosjanom tak potężna armia lądowa? No chyba nie po to, żeby tymi czołgami się bronić. Tutaj, skoro doskonale wiedzą, że do tej Rosji tam nikt nie będzie maszerować, bo i po co, tak? tak szczerze mówiąc. I wydaje się to w sposób naturalny. Oczywiście jest to związane z pewną rosyjską właśnie fobią, z ich tym rozumieniem tej obleżonej twierdzy. No ale to wszystko ma charakter... Ofensywny. To, to nie ma tu chyba żadnej wątpliwości. Teraz, jak położymy te argumenty na stole, no to no nikt mnie nie przekona, że pierwsza armia pancerna gwardii tak? I była potrzebna po to, żeby prowadzić operację reagowania kryzysowego, nie wiem, tutaj na Bałkanach. To, to co mieli w szyku tak? I, i potem wysłali do Czeczeni, no przynosiło takie, ani inne skutki, dlatego, że, tak jak powiedziałem, cel wojny versus instrumenty nie zostały dobrze, dobrze tutaj zmierzone. Natomiast wydaje mi się, że, że ten, to odbudowa rosyjska, tak, zwiększenie ilości armii rosyjskiej, tworzenie nowych, nowych struktur, tak? dowodzenia. Powrót właśnie do, tego, do tej struktury dywizyjnej ma absolutnie fundamentalnie charakter ofensywny. I moim zdaniem Rosjanie czekają na okno możliwości. Przygotowują instrumenty wojskowe, przygotowują instrumenty polityczne na sytuację, w której z jakiegoś powodu Stany Zjednoczone albo nie będą w stanie, albo nie będą chciały, albo z jakichś innych przyczyn nie będą mogły skutecznie zapewnić odstraszania i obrony terytorium natowskiego. Do tego ten instrument przygotowują. Tu chciałbym taki cytat, niezwykle ważny, także dla rozumienia tego terminu okno możliwości. To jest cytat z 24 marca 1989 roku na Rada, Narodowej Rady Bezpieczeństwa z udziałem prezydenta Busha i John Scowfrood, Scowcroft, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, argumentuje, że ta dezintegracja bloku wschodniego, z którą mamy do czynienia, początek okrągłego stołu w Polsce, powinna być przez Stany Zjednoczone wykorzystana toczy się dyskusja wewnątrz administracji i jest następująca wypowiedź z Sekretarz stanu powie panu, panie prezydencie, że nie możemy się angażować, zaangażować w wyciągnięcie Europy Wschodniej z sowieckiej dominacji. Powie panu, że nas na to nie stać. Ale to, na co nas naprawdę nie stać, to aby przepuścić tę nadarzającą się okazję. Więc tu nastąpiła zmiana amerykańskiej strategii w sprawie rozpadającego się bloku wschodniego. I Rosje, skoro my znamy ten cytat, Rosjanie, Rosjanie też, go też go znają. Go znają tak. Więc Rosjanie myślą o tak zwanym oknie możliwości, myślą w swojej strategii, dostosowują e, instrumenty do tego, że może się nadarzyć. Taka konstelacja międzynarodowa, która za pomocą umożliwi zastosowanie środków militarnych i doprowadzi do powrotu Europy, raczej znaczy Rosji najpierw do Europy Środkowej, a następnie dzięki temu Rosja odzyska status jednego z głównych czołowych mocarstw europejskich. A czas jest absolutnie tutaj wyjątkowy. Ja bym tutaj jeszcze rzucił okiem jeszcze raz na tą część tej, tej linii historycznej, ponieważ omówiliśmy sobie już te dramatyczne chwilę i rozbiorów, i tego, że nie mieliśmy swojego państwa, nie mogliśmy tej strategii realizować. I tą część, gdy państwo odtworzyliśmy, mieliśmy to okno czasowe w międzywojniu, kiedy powstawała tak polska myśl strategiczna, a potem ten komunizm obsługujący inne interesy. Więc na tej linii, linii czasowej historycznej, kiedy tutaj już pominiemy ten czas, mroczny komunizmu, jest rok 89. Jest transformacja, za chwilę wchodzimy, wchodzimy do, do NATO i pojawia się tutaj. No, na tym dolnym, dolnym sektorze, znowu Rosja, Rosja na czerwono, czyli to jest to, o czym mówiłem Rosja Putina, która jest zasilana energią wynikającą tak z zupełnie tutaj braku jakiejś wrażliwości politycznej, czy, czy nawet zdolności przewidywania. Pojawiają się pierwsze. Sygnały w roku 2008, tak, w 2014, 2015, teraz w 2022, że Rosja jednak będzie dalej stosować siłę jako sposób i formę realizacji swojej polityki. I my teraz po 1989, kiedy weszliśmy w takie trzy pół dekady już żeśmy tutaj wielokrotnie o tym rozmawiali, ale myślę, że warto to powtórzyć w potężny proces rozwoju kraju, potencjału naszego. No i teraz za tym potencjałem musi iść myśl. I teraz w 2024 roku, kiedy mamy tam takie dwa zielone kwadraciki, które mówią, że to jest ta szansa, myśmy przez ostatnie 300 lat nigdy nie mieli tak dobrej sytuacji pod względem tutaj budowania sojuszy, mówię tutaj o NATO. dzisiaj jest absolutnie właściwy dzień, żeby to wspomnieć, tak? Mimo tych wszystkich animozji ekonomicznych i wszystkich innych historycznych, to jednak Niemcy są członkiem NATO i są silnym państwem, są silną ekonomią. Rosja jest ciągle taka sama, Stany Zjednoczone, tak jak powiedziałeś, tutaj mają rozciągnięte te swoje strategiczne ramiona w wielu obszarach, no jest oczekiwanie, że ten potencjał Rzeczpospolitej z tą refleksją 300 lat zostanie zdefiniowany jako nasza nowa myśl strategiczna na miarę dzisiejszego czasu, na miarę naszego potencjału, ale też jakby no na miarę zagrożenia. Ale to też wiąże się z pewnym wyzwaniem ponieważ rozmawialiśmy o tym, że nasza kultura strategiczna jest ukształtowana przez tą trwającą no, co najmniej 200 lat rosyjską dominację. W związku z tym nasze myślenie o walce z Rosją czy, czy no, odpieraniu Rosji nieustannie kieruje nas do tej tradycji opartej o zmagania asymetryczne, do jakiejś wojny partyzanckiej, do jakichś kosynierów, do jakichś powstań, w których sztyletników. To, to, to który... jest potrze potrzebne dla naszego DNA, jak najbardziej ta, ta refleksja, taka bardziej, Znaczyli, bardziej emocjonalna, tak? Ja bym powiedział, że to jest potrzebne do tego, żeby oddawać hołd tym, tak. którzy. To są z... ojcami tego sukcesu w, dzisiejszego, tak? Którzy są także ojcami dzisiejszego sukcesu, w pewnym sensie, czyli hmm, poświęcili się, ofiarowali się, w imię idei niepodległej Polski. Natomiast nowoczesne państwo polskie musi o swojej obronie myśleć w sposób... Inny. Proaktywny. Proaktywny nie może e, się e, dać zapędzić w myślenie jedynie w schematach jakiejś linii Sierdukowa, mm -hmm. jakiejś, e, jakiejś Sury, linii Marzino, Surowikina. Surowiki na jakiejś linii. E, no tutaj mi też zwrócili uwagę, że Hudson, e, że Westpon leży na Hudson, nie na potomakiem. Więc to A, też, tak. też, też e, poprawiamy. Czasami się zdarzają przy przejęzyczenia, to jest program live. Więc e, bardzo Państwu przepraszam i Dziękujemy za, za, za te reakcje, bo y, y, no, staramy się być coraz lepsi, sprawniejsi. I y, to jest właśnie ten moment, w którym, w którym trzeba myśleć o, za, o wykorzystaniu polskiego potencjału y, w nowoczesny sposób, wykorzystaniu, y, myśleniu także w, o inwestycjach w infrastrukturę w sposób y, y, nowoczesny, odpowiedzialny. Y, jeden z naszych y, tutaj czytelników, y Zwrócił nam uwagę, że w Chinach takich centralnych portów lotniczych, komunikacyjnych. komunikacyjnych, o których my myślimy, już zbudowano kilkanaście koleje wielkiej szybkości, prędkości 300 km na godzinę łączą coraz więcej miast chińskich, a my ciągle nie jesteśmy w stanie pokonać tego, się... tego zaszciankowego myślenia tak. o polskim rozwoju. Dokładnie. Znaczy, tu nie o tym chcemy rozmawiać. Szemu Chociaż to... powiem Ci, że jak byłem w 2009 w Chinach, 2009 to już jest spora, spora perspektywa, to w tym czasie wtedy oni budowali 25 lotnisk dokładnie takiej wielkości naszego okręcia. A, a pociąg, którym jechałem tutaj... czy znaczy takiego centralnego portu komunikacyjnego. Tak, tak. tak. I, I mówię tutaj o, o kwestii tych pociągów szybkich kolej, że jechaliśmy pociągiem z prędkością 428 na godzinę. To, to zapamiętałem sobie. Także to w 2009 roku. Także o czym my tutaj rozmawiamy. Właśnie tak jak mówisz, musimy zmienić w ogóle swoją optykę na miarę tych czasów i popatrzeć na tą refleksję historyczną, że wtedy takiej szansy nie mieliśmy, no ale dzisiaj nic znaczy, nas już nie usprawiedliwia. Jesteśmy jednym z najbogatszych państw na świecie. Chcemy być jeszcze bardziej... Mówisz o nie w Mówię o o, pro, no o dynamice jest, rozwoju. Tak, dynamice rozwoju. No i, e, e, wyszliśmy z okresu e, podporządkowania Imperium Sowieckiemu, tak, z PRL-u, z wielkiej biedy. Mamy, dysponujemy teraz potencjałem. Możemy myśleć w sposób nowoczesny o, o instrumentach, aby ten to nasze osiągnięcie no, tych dwóch pokoleń, można nawet powiedzieć, ochronić, tak? aby nie stwarzać zagrożenia, że kolejna wojna znów będzie się toczyć na polskim terytorium i znów będziemy odbudowywać Polskę po raz kolejny, jeśli do niej dojdzie. Po pierwsze, chodzi o to, żeby stworzyć takie mechanizmy, takie instrumenty, żeby do tej wojny nie dopuścić, tak? żeby Rosję odstraszyć skutecznie, żeby Polskę rozbijać. Więc e, e, dużym wyzwaniem będzie pokonanie pewnych tradycji. Ale też y, myślę, że to jest szansa dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju Polski, aby się do tego przyczynić. W sposób, właśnie przyczynić, w sposób nowoczesny, proaktywny. Y, nie myśleć o, o, o Polsce i o polskim społeczeństwie, jakim zaścianku cywilizowanego świata, ale jako społeczeństwie patrzącym odważnie w przyszłość. Wiesz, tutaj też czeka nas takie wyzwanie, żeby. Żeby myśleć bardzo po polsku, oczywiście z całym tutaj respektem do tego dorobku strategicznego świata, czy to tej anglosaskiej myśli, czy innych, jak najbardziej tutaj należy czytać, czerpać, poddawać to dobrej krytyce. Natomiast żeby nie przepisywać już. już tak us, bo mieliśmy takie, ja używam takiego sformułowania, że kiedyś tak i w, nawet Amaszek Piotrowski, który odbudowywał tak, siły zbrojne, no musiał jednak skorzystać z tych istniejących regulaminów, tych trzech armii, które przyszły, jakoś to synchronizować. Tak? Potem... Czterech, biorąc pod uwagę armię Halera jeszcze. A, tak, nie, no, no, no tak. I do tego masz jeszcze, wiesz, II wojnę światową, gdzie też część wojska polskiego tak na wschodzie musiała czytać rosyjskie regulaminy. No a tutaj pułkownik, czy późniejszy generał Maczek, czy, czy Anders, czy, czy Sosabowski tak musieli czytać i dostosować struktury do, do wzorców armii, w których służono. Taka jest, taka jest prawda. E, I potem w 1945 tak zaczęliśmy czytać podręczniki rosyjskie, radzieckie, bo nie było innej, innej możliwości. E, no potem, jak zaczęliśmy te procesy, jakże symboliczne dzisiaj, czyli wchodzenia do NATO, musieliśmy zacząć czytać natowskie doktryny i dostosowywać swoje standardy, bo taka była znaczy potrzeba. Nie za bardzo, bo Ale ta, dzisiaj... ta, takie, po prostu... pojawiło się, takie pojawiło się. Tam... Znowu, że mm -hmm. wiesz, mm -hmm. wykorzystując, wykorzystując Twoje doświadczenie, mm -hmm. zapytać. Bo pojawiła się taka skłonność, albo mogła się pojawić taka skłonność, że skoro weszliśmy do sojuszu, to już y, można powiedzieć, czas wakacji nastąpił, można się udać na urlop, ponieważ Amerykanie zastąpią e, e, no tak, konieczność tak, naszego myślenia Tak samo było ekonomicznie. Weszliśmy do Unii Europejskiej, tak, i, i tak jak mówię, w pewnym sensie te trzy, trzy dekady wykorzystaliśmy dobrze. Tak, I te nasze y, działania ekspedycyjne, sam wziąłem udział tak, w, w operacji w Iraku czy w Afganistanie, one służyły rozwojowi sił zbrojnych. Zupełnie inne przywództwo, inny sprzęt, tak, inne kształcenie, inny rodzaj relacji między oficerem, podoficerem, tak, żołnierzem. To był ogromny skok jakościowy, a mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo zacząłem służbę w 1987 roku. Tak, jako podchorąży w 1991 byłem, byłem podporucznikiem. Natomiast wtedy również, Sławek, żeby to jakby troszeczkę tak usprawiedliwić, no nie było... Takich warunków testowych, tak? bo siły zbrojne realizowały politykę państwa w Iraku, w Afganistanie, na Bałkanach, wszędzie tam, gdzie państwo polskie zdecydowało, że należy wysłać swoją misję ONZ, u tak z Górze Golan też służyłem przecież. I to dało nam tą szansę. Ale dzisiaj świat jest zupełnie zupełnie inny. Dzisiaj Rosja ma ciągle te same, jakby DNA, natomiast ma inne środki oddziaływania, mamy wojnę za granicami, mamy rozbrojoną Europę. W któryś las z kolei słyszymy, że no, chyba ci Polacy to jednak mieli rację w 2008, w 2014 i teraz w 2022, jak tam rozpoczęli e, odpowiednią postawą tak, realizacji naszych interesów, to chyba też mieli rację, więc dzisiaj jest ten czas, żebyśmy się zastanowili, tak powtarzamy jeszcze raz, z szacunkiem do, do tego dorobku intelektualnego, ale bardzo po polsku, obsługując nasze interesy, na miarę naszych, naszego potencjału, czyli tutaj jak odczytuję te słowa bardzo ambitnie, tak, no, przystosowali to, tą strategię, która no, być może się okazać takim ciężkim orzechem do zgryzienia. Musimy sobie pewne rzeczy tutaj powiedzieć. No jako przykład często słyszę takie wyciąganie z kontekstu właśnie różnych wzorców. A to tam jakaś tam fińska obrona terytorialna, a to tam jakiś szwedzki model. A może zrobimy to tak, jak gdzieś tam Amerykanie mają tak, bo to też bardzo często słyszymy. Ja ja nie jestem takim żadnym Amerykanofilem, chociaż mam wielu przyjaciół, z którymi tam byłem na, na, na wojnie, czy, czy ćwiczyliśmy wspólnie. Uważam ich, podziwiam tą taką proaktywność, taką swoistą amerykańską, tą optymizm życiowy, rozwiązywanie ale, problemów. Tak, tak ale, ale to jest zupełnie, zupełnie gdyby osobna, osobna y, osobne pudełko, tak? I gdybyśmy rzucili okiem tak na, na potrzeby y, ćwiczenia intelektualnego na Izrael, tak? Na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy w naszym programie, dzisiaj nawet się zastanawialiśmy nad, nad kolejnymi tematami, na pewno ta strefa gazy. Y, będzie tutaj. Czy Izrael zwadaniu. jest dobrym modelem dla Polski. O tym, tak. Bardzo, bardzo często słyszę takie sformułowanie, że, że ten model izraelski, bądźmy Izraelem, Europy, tak. tak, skopiujmy. I teraz, gdybyśmy popatrzyli na całość, tak, to, to, to będą rzeczy, musimy sobie na wszystkie te pytania odpowiedzieć, a nie tylko sektorowo. Więc pierwszy to jest taki, czy ta odporność państwa, w która jest 90, 95% pytań, które są do nas kierowane, za które oczywiście serdecznie dziękujemy, dotyczy właśnie odporności państwa, tak, naszego. Naszego tutaj rezyliencji, jak to mówią tym nowym językiem. No to faktycznie tam system schronów, tak budynki, które w, są obłożone regulacjami prawnymi, tak jak byłem w Izraelu, to jeden spokój, zawsze ma grubszą ścianę, mniejsze okna, kwestia tamtych aplikacji, właśnie tych alarmów społecznych, tak. No faktycznie ten model. Należałoby to rozważyć, ale wcześniej wprowadzając regulacje prawne, bo to nie może być tak, że w każdej gminie, tam i w każdym województwie będzie to, że tak powiem, inicjatywa oddolna społeczna. Przy czym Więc... Izrael jest też otoczony przez wrogów. Okej. Okay. Druga sprawa, armia z poboru. To na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć, bo to te wszystkie elementy systemu wchodzą z sobą w interakcję. Tak? Służba kobiet i armia, która jest liczebnie duża, i tutaj widzimy co się dzieje, jeżeli ten komponent rezerwowy został powołany teraz, tak? jaki to ma wpływ na, na ekonomię, ale też właśnie ta armia z poboru powoduje, że ta odporność państwa jest inna, bo jak chłopak czy dziewczyna, którzy spędzają ten czas w siłach zbrojnych, to jest idealny moment, kiedy tego obywatela kształtujemy właśnie jako tego dwunastego zawodnika słynnego. Tu pozdrawiamy autora tego sformułowania. Kolejny element to jest oczywiście obrona aktywna. Tak, Izrael jasno i wyraźnie komunikuje, że po to ma samoloty F-35, żeby one były w stanie wejść głęboko w, w przestrzeń wroga. tutaj wroga, czy to czy Iranu, czy, czy Syrii, czy jakiegoś innego państwa, które, które będzie zagrożeniem. Więc to, to jest spójną rzeczą. I teraz, jeśli państwo by sobie. By I tutaj... wykonać zadanie niedopowiedziane. Tak. Tak, no i wykonać zdanie niedopowiedziane. Izrael jest, jest dysponentem broni nuklearnej. Myślę, że to jest też temat, który absolutnie interesuje. Nie, jest, ale mówi tak. się, że jest. I teraz, jak popatrzymy na, na tą platformę F-35, to będzie, to będzie naprawdę dobre, dobre ćwiczenie tutaj dla, dla tych, którzy się interesują. I popatrzyli na brytyjski F-35, na fiński F-35, przyszły. Tak, na mm, japoński tak na przykład. Czy też, czy też izraelski, tak? no szwajcarski, to nie będziemy wymieniać, i polski. To okazuje się, że ta platforma, która jest oczywiście częścią systemu y, jakiegoś tam bojowego, zupełnie inaczej będzie wyglądała na, w, w królewskich siłach powietrznych, czy tam w wersji lądowej, czy banarki wojennej, która nagle dziś zostanie tak y, y, zamustrowana na, na jeden z lotniskowców, przerzucona na Pacyfik i tam będzie obsługiwać brytyjskie interesy. To zupełnie inne F-35. Zupełnie inaczej w Finlandii, która walczy z przestrzenią, z odległościami, tak zmienia teraz swoje podejście. Na pewno inaczej we wspomnianym tutaj Izraelu, jako też WS, czyli, czyli środek, który może przenosić broń jądrową. Japońskie f 35, w tej ty tyranii dystansu tak, i w zupełnie innym zagrożeniu. Więc się okazuje tutaj, że to czer czerpanie tych wniosków, takich sektorowo powyjmowanych z kultury. Z kontekstu historycznego, z lokalizacji geostrategicznej, z konceptu operacyjnego, tak? z strategii, którą dane państwo ma, jest, jest obarczona ogromnym błędem. Także tutaj przy tym mocno, znaczy, mocno przestrzegam. Jak a... ja cię słucham, tak, to, to myślę, że taką tezę mamy następującą. Że... Nasze F-35 to znak zapytania, bo już niedługo będą wszykły, No właśnie, ale jak... nasze 35 muszą nasze e, e, wszystkie środki, nowe, nowoczesne środki walki, które wchodzą na wyposażenie polskich sił zbrojnych, powinny być podporządkowane naszej polskiej strategii. Więc my sami sobie musimy odpowiedzieć. Amerykanie nam e, e, tego za nas nie zrobią. To jest wysiłek intelektualny. Sami, nasz. W jaki sposób powinno, powinna wyglądać no, budowa naszych sił zbrojnych, do czego chcemy je użyć, w jaki sposób wykorzystywać no właśnie takie nowoczesne platformy jak F35. I to powinno być częścią naszej polskiej strategii. A jak już przy tym jesteśmy, to tutaj zrobię takie połączenie, bo żeśmy tak na chwilę jakby pozornie tylko odeszli od głównego tematu, czyli Rosji. Tutaj głęboko e, chciałbym polecić pewien doskonały film. Nie wiem, tutaj pan, pan Raczek pewnie lepiej to zrobi. Nie wiem, czy go recenzował. Nie widziałem tej recenzji. Doskonały film e, o Gołdzie Meyer, Film e, o tytule Gołda. E, I tam pojawia się taki niezwykle refleksyjny wniosek, który można bezpośrednio fragment przyłożyć. Fragment rozmowy. Tak, fragment rozmowy. Otóż e, w 1973, tak, w Wolnią Kippur, e, pani premier e, kieruje tutaj wojną obronną. I w pewnym momencie oczywiście ze względu na skuteczną bronę przeciwlotniczą no menomen tak, rosyjskie czy radzieckie systemy zostały tam przekazane. Okazuje się, że lotnictwo izraelskie ponosi, poniosło ogromne straty i, i tych Fantomów F4 legendarnych, przepięknych samolotów, tak no już nie, nie starcza i ona prowadzi rozmowę z nikim innym, jak z Henry Kissingerem, tak, tym, którym no, zapisał się tutaj w historii dyplomacji. No już niestety niestety już go nie ma pośród nas, ale myślę, że pozostawi po sobie ogromny dorobek, możemy się z nim zgadzać czy też nie, bo, bo tutaj no ma ogromne zasługi, jeżeli chodzi o kwestie relacji amerykańsko chińskich No także teoretyczne. Tak, i on przyjeżdża tam, przyjeżdża tam do niej na, na jako wysłannik Stanów Zjednoczonych i, i Golda w takim absolutnie podręcznikowym, leadershipowskim tak, spektaklu wyjaśnia Przywódczym. Przywódczym, tak. To jest świetny ma też taki kontekst, bo, bo to kobieta. Są pięknie zagrana rola tutaj naprawdę polecam gorąco. I ona mówi, że albo dacie nam te fantomy, albo nas wesprzecie, tak? albo zrobimy coś, co, co na tym suwaku naszym słynnym, który się pojawia tutaj, wplącze was do wojny. E, i, e, no i wiadomo, było, że Związek Radziecki wtedy swoje wojska społeczno dysantowe zaczął przemieszczać, przygotowywać. A już groziło to trzecią wojną światową, kryzys paliwowy wtedy tam, potężny e, na świecie. I ona mówi do niego jako, jako wysłannika rządu tutaj Stanów Zjednoczonych, ale również odnosi się do niego jak do Żyda, tak? bo przecież takim był. Tak? I mówi, że albo stawia twarde warunki, ponieważ w tym czasie wojska izraelskie już, już pokonały tutaj Suez i, i praktycznie były w stanie okrążyć egipską armię i ją kompletnie zniszczyć. I postawiła mu warunki, że albo dostajemy te środki, te wsparcie życzone. Albo to będzie, jak powiedziała armia wdów, tak? czyli ona po prostu wszyscy tam zginą. No i Amerykanie, aby nie zostać wplątani do wojny, no decydują się jednak na uruchomienie pomocy, i, i ten konflikt nie tylko izraelsko-arabski zostaje rozwiązany, ale również no, zapobiega, zapobiega tak de facto trzeciej wojnie światowej. I gdybyśmy dzisiaj ten kontekst przenieśli na to, co się dzieje na Ukrainie, tak? czyli pomoc wojskowa, znowu suwak, tutaj. Z jednej strony plątanie, z drugi brak, tak przed tym porzuceniem. No moim zdaniem to jest naprawdę film. Nawet, kim... nawet w dzisiejszym, tym pierwszym fragmencie naszego programu, w którym omawialiśmy wystąpienie prezydenta Bidena w kongresie. State of the Union. Jego speech. Przemówienie, przepraszam bardzo. Mm -hmm. Piluj się do języka polskiego. Tak, trzeba się pilnować. Nawet wówczas on mówi, że musimy pomóc Ukrainie, bo oni nie wymagają od nas żołnierzy. Ale jeżeli Ukraina padnie, Putin się nie zatrzyma i będziemy musieli wysłać amerykańskich żołnierzy. Więc będziemy wplątani. Więc przesuniemy niestety ten, ten interes bezpieczeństwa tak daleko, że będziemy musieli się zaangażować. Więc to jest bardzo dobra analogia. Myślenie o polskiej strategii to jest też myślenie o zarządzaniu sojuszem, zarządzaniu naszą obecnością w NATO, zarządzaniu naszymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. To są bardzo ważne inspiracje. Będziemy do tych spraw wracać wielokrotnie, ponieważ ten program pomyśleliśmy, że jako taki odcinek systematyzujący rosyjski kulturę strategiczną i miejsce Polski w tej kulturze strategicznej. Czyli można, można Sławek, tutaj bez najmniejszego ryzyka powiedzieć, że, że nic nie wskazuje na to, żeby rosyjskie DNA się zmieniło. Nic nie wskazuje na to, żeby ich parcie na zachód, zabezpieczając swoje interesy kosztem innych krajów, miało zostać zrewidowane. No i wraca to, to słynne sformułowanie, że ta Rosja nigdy nie jest tak silna, jak sama o sobie mówi, ale nigdy nie jest tak słaba, jakby nam się mogło tutaj wydawać. I Rosja będzie chciała się odegrać za rok 89-91. Uważa, że bez kontroli nad Europą Środkową. Po prostu nie będzie globalnym mocarstwem, a Rosja marzy o tym, żeby być mocarstwem. Niektórzy uważają i to Rosjanie o tym mówią, że albo Rosja jest mocarstwem, albo jej nie będzie jej wcale. Ona tu postawimy co... kropkę. Ona się cofnąć nigdy nigdzie nie może, tak? Właśnie. Aleksander Lewicz w swojej, w swojej książce. Okay. To, jest, to jest przeczytaj może na zakończenie. Rosyjska, rosyjska myśl tak tutaj, że. Lecz w nią się każdy kładzie i w nią się przeobraża. I dlatego tak swobodnie mówimy o niej nasza, bo jest to oczywiście o, o Rosji. Uciekać z niej nie mam dokąd ani po co. Na niej żyć będą moje dzieci i wnukowie, absolutnie więc nie jest mi obojętna. Rosja jest wielka, cofnąć się nie mamy dokąd. To jest Aha. tak, nasze kulikowe pole. Tutaj jeszcze dodaję więc A My myślę, chcielibyśmy że... jednak Rosję od naszych granic. Zdecydowanie odsunąć, tak. Tak jest. Szanowni Państwo, przechodzimy do, do, do kolejnego punktu naszego e, programu, mianowicie nasze lektury. Nasze lektury. No i tu masz długi, ja duży zestaw dzisiaj, tak. więc oddaję Ci pole... E, 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 jako pierwszemu. Co ja jest, mam dwie książki ważne, ja Zastanawiałem się, ale to... co tej Rosji przynieść, naprawdę jest tego, co nie wiara. Pusznie. Oczywiście wiek, znakomita większość to są książki, e, książki tutaj o, o, o wojnach, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze raz tylko przedstawię, Aleksander Lebieć, do Wielkiego Kraju, spadochroniarz, chłopak z prostej rodziny, jak się sam tutaj opisuje, zaangażowany w, e, oczywiście w wojnę w Afganistanie, ale również e, jakże symbolicznie w Naddniestrzu, dowódca 14 Armii, tak, w w Mołdawii. E, I jeśli chcemy tak naprawdę po, po, posłuchać Rosjanina, który sam o sobie opowiada, to, to jest to książka bez najmniejszych wątpliwości, taka bardzo bardzo z rosyjską nutą. No ale można też powiedzieć, że sam tytuł e, o tym świadczy. Szkoda tak, wielkiego tak, kraju. Szkoda. To jest sentyment za imperium. Tak, tak. Sentyment za związkiem. Każ powiedzy. Na każdej stronie tutaj. E, sentyment, który obsługuje również Władimir Władimirowicz Putin. Tak jest dwie książki bardzo ciekawego autora Dmitry Adamski Culture of Military Innovation to jest książka, która pokazuje zarówno rosyjską, amerykańską, ale również izraelską kulturę, choć tutaj oni sami co do siebie są bardzo bardzo sceptycznie tutaj nastawieni. Pokazuje różnice w rozumieniu instrumentu wojskowego jak przemysł państwa jest w stanie wyprodukować potencjał, a ten, ta myśl strategiczna, jak w stanie jest to spiąć jako, jako instrument do realizacji polityki. Ciężko się to czyta. Już miałem przyjemność to z Nim Adamskiego rozmawiać. Zresztą widzimy się z nim w przyszłym tygodniu, bo będziemy w Wilnie. No, ale taki, taki ma to te, tak, ma taki styl pisania. Drugą książkę fantastyczną i ona będzie również tematem kolejnego naszego spotkania: Russian Nuclear Orthodoxy. To jest niezwykła książka, nie sądziłem, że cerkiew ma tak wielkie znaczenie i w ogóle w tej filozofii rosyjskiej te, te, te siły, moce nadprzyrodzone, w państwie, które uznawane jest za absolutnie laickie, tak, że odgrywają tak ogromną rolę. Zaskoczyłem się troszeczkę. Tutaj co o religii, o politykach i o strategii. Ale o broni jądrowej. I o broni jądrowej również. Tutaj Dima Adamski przysłał mi dzisiaj absolutnie, absolutną nową swoją książkę, która myślę, że po przeczytaniu też będzie ciekawym tematem. Przyniesiemy ją na pewno. Rosyjski sposób na odstraszanie, kultura strategiczna, wymuszanie i wojna. Jak, jak znam tutaj Dimę, to, to będzie to naprawdę głęboka książka. Możemy pokazać tutaj. Może do, do, do... umieścimy to, tego linka. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, chyba nie, nie za bardzo. Może tak. W jakimś innym kontekście. Zawsze mamy tutaj problem, żeby Państwu jakoś pokazać, ale obiecujemy, że na naszej stronie będzie, będzie tak. Russian Way of Deterrence. Kolejna książka, oczywiście Aleksandra Swiecina. Wspominałem o nim dzisiaj, czyli podstawy rosyjskiej strategii od lat 20 -tych, 30 -tych, obowiązujące. I mam również coś polskiego. No często mamy taki dylemat, czy przynosić to, co naprawdę czytamy, czy tylko rzeczy polskie. Ale to jest książka Marka Deprzyńskiego. Akurat w tym wydaniu jest to rosyjska sztuka operacyjna. W zarysie Marek napisał kilka książek. Świetny analityk razem z ludźmi w Iraku. Wszystko, co pisze o rosyjskiej myśli, to jest książka o rosyjskiej sztuce operacyjnej, ale jest włożona w kontekst strategiczny. Także począwszy tam od, od, od Kutuzowa, nawet wcześniej chyba aż do... Wiem, że Marek wydaje teraz aktualizację chyba tej książki, więc jeżeli widzicie coś tu, Marka Depczyńskiego razem z Leszkiem Melakiem z naszej Alma Mater, wszystko co pisze o, o rosyjskich wojskach spadochronowych, między innymi, to, to jest naprawdę warte polecenia. A na deser mam książkę nietypową, z którą jest związana pewna przeciekawa historia. Książka jest napisana w 1997 roku Obrona Państwa Średniego, generał Bolesław Balcerowicz. Jest nie do kupienia już dzisiaj, niestety. A biblioteki, i, może, może? No, nie. można, siedzi za Więc ja, ja tutaj dokonałem pewnego przestępstwa, które tutaj się, tutaj się absolutnie tego przyznaję. Przyznałem się również właścicielowi, autorowi panu Genowi Balcerowiczowi, ponieważ studiując wiele dokumentów naszych narodowych, z, właśnie z tych niezwykłych czasów transformacji, kiedy po, po tutaj wyjściu Armii Radzieckiej w 1989 roku rozpoczęliśmy tą drogę, to właśnie wtedy, w, dokładnie tutaj jest 1997 rok. I to powstają tutaj zręby naszej, naszej konstytucji. Związek Radziecki się powoli zapada w sobie i już nie jest naszym sojusznikiem, bo już nie jesteśmy w Układzie Warszawskim. Wrogiem, tak do końca chyba tego jeszcze nie. Jeszcze w NATO nie jesteśmy. I ta książka absolutnie perfekcyjnie opisuje aparat pojęciowy. Była to próba. próba gdzie jesteśmy? Gdzie, gdzie jesteśmy, tak. Tak? Czyli ja, jak, to, jak w ogóle tą naszą Bo... samodzielność strategiczną, która była niezamierzona, zdefiniować? ja tą książkę odnalazłem. Z, oczywiście ją zeskanowałem i sobie wydrukowałem. Po czym na spotkaniu z panem generem Balcerowiczem no powiedziałem mu, że, panie generał, przepraszam, że naruszyłem tutaj prawa autorskie, i, i chciałem po prostu tą książkę poczytać. I nie udało się inaczej tego zrobić. Na co pan Bolesław, oczywiście. Ze znanym sobie poczuciem humoru powiedzieć, że to w sumie jest jego najsłabsza książka. Ja no, życzyłbym sobie kiedykolwiek coś, coś napisać i powiedzieć, że to jest moje najsłabsze dzieło. Książkę tam oczywiście wydrukowałem w kilkunastu egzemplarzach, wręczyłem moim kolegom generałem do czytania, bo jest ponadczasowa. Rozróżnia tutaj pojęcia takie jak, jak obrona totalna, obrona powszechna, także to jest doskonały, doskonały aparat pojęciowy. I, I wtedy mnie zaskoczył, kiedy mówi jednego z wieczorów, tak, rozmawialiśmy i mówi do mnie, że my już raz samodzielni strategicznie byliśmy, właśnie wtedy, kiedy to pisaliśmy. Zresztą dotarłem do kilku innych dokumentów w Sztabie Generalnym, jak wtedy Sztab Generalny widział tą naszą samodzielność, kiedy jeszcze nie byliśmy w NATO. To, co się dzisiaj może niektórym tak młodym ludziom wydawać niemożliwe, że Polska poszukiwała swojej myśli strategicznie. Jest naprawdę... Coś ten Sztab musiał robić w końcu. Tak, coś tam musiał robić i robi nieźle. Także ja tę książkę polecam, nie wiem, może gdzieś tam na Allegro ją jeszcze dostaniecie. Każda inna książka pana generała Balcerowicza, czy to y, Pokój, Niepokój, czy, czy jego eseje są naprawdę do, doskonałą lekturą i Postanowiłem ją przynieść, żeby zrobić równowagę tutaj do tych wszystkich anglosaskich dokumentów, które, które też czytamy. Ale świetna książka. Ja mam też materiał. równowagę, też mam 50 równowagę. na 50. Najpierw chciałbym Państwu bardzo serdecznie polecić książkę Eugenia Fischela, The Moscow Fear, U.S. Policy Towards Southern Ukraine and, and the Kremlin, czyli to jest książka, napisana przez e, moim zdaniem i nie tylko moim e, najwybitniejszego eksperta, analityka Departamentu Stanu e, zajmującego się e, Rosją i e, e, analizującego, analizującego e, politykę amerykańską wobec e, Rosji. Od 1989 roku do końca kad drugiej kadencji Baracka Obamy. Problem, i on o tym pisze i analizuje tą, tą kwestię, polega na tym, że Eugenie Fischel jest jedynym. E, ekspertem w Departamencie Stanu tak długo pracującym i e, mającym pewne brak iluzji trochę, do, jeżeli chodzi o politykę rosyjską e, wobec Ukrainy. E, pisze o tym, że ta polityka niestety jest zdominowana przeświadczeniem, że na wschód od Polski e, nie ma żadnych niepodległych, e, suwerennych bytów, e, że jest tylko Rosja. I analiza polityki ukraińskiej czy analityków zajmujących się Ukrainą, wyzwaniem dla nich jest przekonywanie decydentów, innych urzędników, innych departamentów do nieco innej interpretacji historii. On wskazuje na tym, że Rosja celowo buduje taką opowieść o własnej przeszłości, która jak gdyby uniwersalizuje doświadczenie Europy Wschodniej i sprowadza tylko do jednego mianownika. Rosji. Nic tam na wschód, na, w Europie Wschodniej, poza Rosją nie istnieje. Um, mam nadzieję, że um, prowadzimy starania w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, aby tę książkę wydać w języku polskim. Tu, tutaj, jeśli mogę, sobie tylko jedno słowo komentarza, żeby też jakby zmitygować to nasze, no bo czytamy po angielsku to, to, co świat pisze, bo też jest to ważne. Ale ja bardzo często, jak zaczynam dzień, to rzucam okiem, co piszą na waszej stronie, czyli Polskiej Instytut Spraw Międzynarodowych, ale w ośrodek studiów wschodnich jest ta masa bardzo ciekawych materiałów, jak my widzimy tą problematykę. Pozdrawiam tutaj Anię Dyner, która którą czytam z, z pasją i słucham również jej podcastowania. Pozdrawiam się i mam nadzieję, że również tutaj Sołek, tutaj nie dlatego, że ty jesteś przełożony tutaj a, Ani, ale, ale jest to jeden z, z doskonałych ekspertów tutaj od spraw, od spraw Białorusi, których dzisiaj nie po, nie, też nie poruszaliśmy tak? jako integralna część. To jest, to jest do Rosjania. Ja pozdrawiam. mogę powiedzieć, że znakomity zespół analityków. Warto tak rozpoczynać dzień analityczny, kliknąć zachęcam, w tym Zachęcam Zachęcam bardzo, bardzo gorąco. A... I e, coś niebywałego, Piękne. chciałbym polecić piękny atlas um, e, polityczno-geograficzny e, polski, e, wydany w 2022 roku pod redakcją pana profesora Wojciecha. Marcina Wojciecha-Solorza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wydana przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych tego uniwersytetu, zakład geografii politycznej i historycznej, wsparty przez Ministerstwo Kultury. To jest w pewnym sensie projekt na stulecie polskiej niepodległości, ale chciałem Państwu pokazać. A jakość tego opracowania, po prostu jest genialna, Tu mamy kwestie y, demograficzne, polityczne, y, gospodarcze, ogromna ilość y, pięknych grafik. Co ja, ja sobie zaryzykuję teraz, ponieważ wiem, że też Panie nas oglądają, jeżeli Panie miałaby kiedykolwiek problem, co facetowi trzeba kupić. W prezencie, to bez najmniejszego ryzyka. Taki atlas myślę, że nie ma, nie ma mężczyzny, który nie usiądzie sobie wieczorową porą i nie, 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 nie popatrzy. Ja też jestem, jestem wielkim tutaj fanem, i zwolnikiem. Bez względu na to, ile tych, tych map widzimy w internecie, to jednak na końcu dnia książka musi być wydrukowana. I te atlasy powodują, że myślimy przestrzenią troszeczkę, łatwiej nam to wizualizować. Stąd też my czasami staramy się dla Państwa przygotować obrazy. I tutaj jeszcze raz Izę i Mateusza pozdrawiamy, dziękujemy tak. za świetne przygotowanie grafiki do naszych programów. Dziękujemy naszym grafikom właśnie za pomoc właśnie w, tej, w przygotowywaniu tego całego materiału, który Państwo ostatecznie widzą na swoich ekranach. Koniec naszych lektur na ten tydzień. Przechodzimy do ostatniego. Yy, ostatniej części naszego programu. W sumie najtrudniejszej. Najtrudniejszej. Państwa pytań, naszych odpowiedzi. I poprosimy o pierwsze pytanie. Yy, jak przekonać Rosję do zachowania status quo, w że zachowanie status quo w Europie jest jej w interesie? To żeśmy odpowiedzieli na to pytanie, że jest mission impossible, tak? Jak, jak tych Rosjan... Przekonać. Znaczy, Rosjanie będą dążyć do zmiany status quo. Prezydent Putin komunikuje od 2007 roku, że Rosja uważa, ale także, nie, także tutaj można powiedzieć generał Lebieć ten, ten sam przekaz w swojej książce zawarł, że. 89 rok upadek Żelaznej kurtyny, koniec Jałty to jest największa geopolityczna katastrofa dla Rosji. Rosja została wypchnięta z Europy Środkowej, musi do niej powrócić, a więc musi zmienić europejską architekturę bezpieczeństwa, jak ona to określa, aby znowu stać się europejskim mocarstwem, czyli móc EU dominować nad Europą Środkową, ale także zagrażać, a więc stworzyć znowu takie słowo lewar, hmm. czyli zagrożenie dla reszty kontynentu, aby no, za brak wykorzystania siły przeciwko reszcie kontynentu, kontynentu móc osiągać korzyści polityczne. Więc naszym zdaniem Rosji się przekonać nie da, trzeba, trzeba ją po prostu zniechęcać do zmiany tego, tego sposobu myślenia. Kolejne pytanie prosimy. Rycz Gajewski nas pyta. No, skoro mamy taki zalew dezinformacji w mediach społecznościowych, dlaczego tolerujemy tysiące kont w tych mediach? Czemu w tym nic nie robimy? Dlatego, że my jesteśmy po prostu zupełnie innego rdzenia cywilizacyjnego. Należymy do cywilizacji zachodniej i no nie możemy teraz według naszych standardów, nie wiem, zabronić pisać. Jest to część rosyjskiej analizy, to nasza wrażliwość, którą Rosjanie wykorzystują, to, to co tutaj Nasz widz opisuje, to, to jest właśnie ta rzeczywistość, rosyjski wpływ. A pozostaje nam. Reagować. Edukacja, dojrzała rozmowa i, i reakcja taka, właśnie. No jeszcze raz wrócimy tego 12, 12 zawodnika, żeby nie powielać fake newsów, tak, żeby nie powielać tej narracji, która szkodzi polskiej racji stanu. To jest niezwykle, niezwykle trudne, ale. To jest jeden z elementów właśnie, że Rosjanie nie tylko odbudowują ten komponent ciężki, lądowy, pancerny czy nuklearny, ale również walczą informacyjnie. O tym jest cała, cała rosyjska teoria tego zarządzania refleksyjnego. No i pozostanie nam po prostu no, nasza mądrość. Tak? I trzeba prostować kłamstwa, manipulacje, fałszerstwa, które w, w mediach społecznościowych się e, e, pojawiają. E, ta Platforma X, z której korzystamy także, mm -hmm. prowadziła taką możliwość... Ko korzystał z niej również pan pre prezydent Trump Korzystam w ramach tam. demokracji. A, a, ale wprowadziła nie tak dawno taką możliwość uwag społeczności, pozwalającej na, prosto, na, na, na prostowanie największych fałszerstw. Zachęcamy do aktywnego zwalczania tego rodzaju treści, ale właśnie poprzez wskazywanie ich nieprawdziwy, nieprawdziwych założeń, fałszywych. Gdybym miał rekomendować coś, to jednak, no pewnie jest to kosztowne, na pewno jeśli chodzi o czas, to trzeba jednak... Czytać książki, trzeba te 200-300 stron przewertować, zrobić notatki, a samo przemieszczanie się tylko i wyłącznie w internecie no jest tutaj dużym zagrożeniem. Także pozdrawiam jednego z widzów, mam nadzieję, że nas ogląda, również który ostatnio e, wiem, że zapomniał swojego, e, swojego Kindla, a tam czytał bardzo dobrą książkę, którą tutaj polecałem. Także to przeciekawe rzeczy są. Kolejne pytanie prosimy. No właśnie. Max Kurian pyta nas, czy pyta, pytanie, czy naszym celem nadrzędnym jest zachowanie niepodległości, czy ochrona życia Polaków? No to jest dopiero pytanie na osobny program. Jak, jak być państwem niepodległym bez kosztów? Tego się zrobić nie da. No ta tysiącletnia tradycja, historia pokazuje, że zresztą mówił o tym też Jan Paweł II że no ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze i trzeba ją ochraniać, osłaniać, bronić i często, no niestety, a tutaj siły zbrojne mają taką, takie, takie zdanie właśnie dedykowane konstytucyjnie i tego się u, 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 uniknąć nie da, natomiast im jesteśmy silniejsi, im nasza myśl strategiczna, nasze postawy, tym to zagrożenie niepodległości będzie mniejsze, a tym samym koszty. Więc ja bym to traktował nie rozdzielnie, ale razem, tak, czyli to właśnie zachowanie niepodległości powoduje, że życie będzie ochronione. Jeżeli tego nie zrobimy. Ja trochę jest ja, zgoda całkowita, ale trochę inaczej innymi słowami e, można to ująć, że niepodległość jest e, warunkiem niezbędnym do tego, abyśmy jako wspólnota, e, którego e, posiadająca własne niepodległe państwo e, mogła realizować nasze interesy w optymalnym e, zakresie. W innym przypadku, pozbawieni niepodległości, będziemy obsługiwać interesy rosyjskie w każdej sferze, ponieważ Rosja nie będzie potrzebowała rozwoju Polski. Będzie potrzebowała wykorzystania Polski do multiplikowania, czyli zwiększenia własnego potencjału, nawet wprost do takiej, do takiej sytuacji, w której będzie dokonywała poboru polskiego, polskich obywateli, aby służyli w armii rosyjskiej. Takie doświadczenia historyczne mieliśmy z Rosją. I mówimy nigdy więcej. I nigdy więcej. Kolejne pytanie prosimy. Panowie, moje podstawowe pytanie i zasadnicze, do którego należy, od którego należy zacząć, to czy z Rosją należy w ogóle rozmawiać? Jeśli tak, to w jakich ramach? Jeśli nie, to przez kogo komunikować naszą podstawową strategię? Py pyta nas Iwa Dawid Iwanicki. Pamięci, Czy z Rosją rozmawiać? Powiem Ci, że to naprawdę są naj, najtrudniejsze część naszego spotkania. <coughs> ja bym powiedział, że, że jednak tak, że, że trzeba rozmawiać, bo inaczej jest to niemożliwe. Jest niemożliwe osiągnięcie jakiegokolwiek poziomu, że tak powiem, wymiany tych własnych perspektyw. Ktoś może zaryzykować stwierdzenie, że z terrorystami się nie rozmawia, no ale mamy też i, i tutaj negocjatorów policyjnych, którzy pewną, pe, pewną funkcję pełnią. Ja, ja być może nie odniósłbym się do tego, czy z Rosją należy w ogóle rozmawiać, ale jeśli byśmy popatrzyli na ten trzeci punkt, czyli jeśli nie, to przez kogo komunikować naszą postawę strategiczną, to nam odbiera suwerenność. To właśnie o tym rozmawialiśmy dzisiaj, że jesteśmy już w takiej lidze, na takim poziomie, że my mamy swój głos, możemy rozmawiać z każdym. Tak samo jak, jak sekretarz obrony dzwoni tam do misji obrony Rosji, jak generał dzwoni do, dzwonił wcześniej, teraz pewnie generał Brown, nie wiem, czy tam Gerasimow odbiera telefony, tak? ale, ale wielokrotnie rozmawiałem z, z generałem który dzwonił do Gerasimowa, tak? rozmawiali. Czy tam szef sztabu gannego Francji. Tak? Więc tutaj no, należy jakby widzieć to w innych kategoriach. Nie, że zapraszamy ich do stołu i, i tolerujemy, akceptujemy ich postawy, ich działania, tylko właśnie, że jesteśmy tak silnym graczem, tak, taki mamy duży potencjał, że rozmawiamy z wszystkimi i dyktujemy im swoje warunki. To my mamy im mówić, jakie linie są czerwone i przekaczane. Dlaczego prezydent Francji tak ma wyjść i powiedzieć, że, że to jest jakaś czerwona linia? Czy tam nie, nie ma czerwonych linii, a za chwilę tutaj Rosjanie mówią do niego, że oni w stosunku do Francji też nie mają czerwonych, więc myślę, że. Bardzo dobre pytanie, natomiast zostawiam tutaj z takim trochę niedokumentowaniem nie, nie, nie tego, żeby się zastanowić raczej, właśnie to, to, co nas czyni bardziej wiarygodnym, silniejszym. To, że w ogóle z nikim nie rozmawiamy, czy siadamy do stołu i dyktujemy nasze warunki, które obsługują nasze interesy i zabezpieczają. Nasz kraj. Gdzieś w podtekście jest pytanie, czy warto utrzymywać z Rosją stosunki dyplomatyczne, Rosją, która napada na sąsiadów. Nie wiem, to, Rosją, to, jest, która... to jest pytanie do swojego obszaru. Ja się y, naukowo zajmowałem y, modelem zrywania stosunków dyplomatycznych. Mhm. Analizowałem y, y, przykład y, Wielkiej Brytanii, która w 20, 1927 roku takie relacje zerwała. I analizowałem całą teoretyczną argumentację, którą brytyjscy dyplomaci. Wykorzystywali w de wewnętrznej debacie, czy, czy ważyć się na taki krok, czy nie. Więc konstatacja była taka, że po pierwsze, w sytuacji, w której Wielka Brytania nie będzie miała kanałów dialogu z Sowietami, wtedy, inni będą rozmawiać o Wielkiej Brytanii z Sowietami, czyli no ktoś będzie musiał pośredniczyć w tych rozmowach, więc właśnie to, co mówisz. Suwerenność. E, suwerenność. Tak. Wielka Brytania straci instrument e, ważny a, dla siebie, a. a mimo to będzie musiała te relacje jakoś utrzymywać, ktoś będzie jej musiał pomagać, a jednocześnie e, e, będzie to komunikacja poza kontrolą mhm. suwerenną. Bardzo dobre pytanie to jest naprawdę. Więc e, to po pierwsze. Po drugie, e, e, musimy sobie także, musimy być przygotowani na, e, na taką sytuację, że e, coś się w Rosji stanie. Brachnie tam Putina. Rozpoczną się wyścigi dyplomatyczne o nawiązywanie nowych kontaktów z nową elitą rosyjską, jakakolwiek by ona nie była. Czyli to to hipotetycznie nie jest to wykluczone. Znaczy, I brak polskich dyplomatów w Moskwie mógłby doprowadzić do tego, że Polska stałaby się, no, stałaby w pewnym sensie w gorszej pozycji w tym wyścigu. Więc nawet z takich pragmatycznych powodów dialog jest i kanały dialogu są potrzebne, a ostatecznie rzecz biorąc dyplomatycznie Informacja jest taką pierwszą linią frontu. Ona y, odbiera sygnały o y, nadchodzącej zmianie politycznej, y, zmianie sposobu myślenia, więc y, jest tak samym, raczej jest y, pokojowym instrumentem y, państwa y, utrzymywania relacji i, i stosunków y, z przyjaciółmi i wrogami. Oraz z państwami neutralnymi. Więc y, to jest takie przeświadczenie tysiąca, doświadczenie tysiąca lat, hmm. nawet hmm. dwóch tysięcy lat. To nie jest doświadczenie jedynie polskie. Kolejne pytanie poprosimy. O. Czy wojsko polskie po rozbudowie powinno zwiększyć swoją obecność w krajach bałtyckich, w szczególności w Estonii? Z jednej strony wystawiamy się na zagrożenie ze strony Rosji, ale z drugiej strony mamy pole manewru sięgające Petersburga, na przykład mhm. przez wykorzystanie, tutaj taka oryginalna pisownia, ajmarsów. Mhm. Marsów. Pyta, myślę, Kibic, legi Warszawa, Warszawa 1916. No tak, jest to, jest to dobre pytanie. Jeśli nasza wielka strategia czy strategia państwa by takie, takie cele definiowała, to jest to technicznie wykonalne oczywiście dzisiaj, ale tak po pierwsze musimy sobie zadać pytanie, czy tak definiujemy te interesy, tak mają one wyglądać. Po drugie trzeba to przedyskutować z sojusznikami na Flance, ale również z Amerykanami. Więc to, to jest bardzo dobry sygnał tutaj, że takie pytania sobie widzowie zaczynają zadawać. Tak? Na dzisiaj jeszcze nie mamy na to odpowiedzi, bo to nie chodzi o, o techniczne wysłanie jednostek, które będą wykonywać zadanie. To, to jest możliwe. No, nasza tak morska jednostka rakietowa była przecież tutaj w Estonii i, i wykonywała to zadanie szkoleniowo. Tak? Natomiast jeżeli takie pojawiają się tutaj przemyślenia, czyli... Co, co ja osobiście bardzo dobrze odbieram, że poszerzamy to pole rozumienia strategicznego. Tak? Że my Poszerzamy dylemat. To jest widz, który dokładnie, uważnie słucha tej narracji, że my chcemy bronić Polski. Ja kiedyś użyłem takiego sformułowania, tak, które zostało cytowane do dzisiaj, tak, że, że, że obrona Rzeczpospolitej zaczyna się w Talinie. I to właściwie w czasie tego mojego pobytu tam przez wszystkie media zostało zacytowane i, i tak rozumiem tą Polską Nację Staną, tak? że my chcemy, żeby interesy Rzeczpospolitej były bronione tak, żeby nigdy to zagrożenie tutaj nie mogło dotrzeć, żeby ta wojna w ogóle nie mogła się wydarzyć i z kalkulacji takich przed, tak? ale również w tym kalkulusie typowo wojennym. Natomiast to nie jest pytanie do wojskowego, tylko to jest pytanie, które wchodzi na poziom polityczny, czy takie będą nasze cele zdefiniowane w strategii bezpieczeństwa narodowego, którą tutaj zawsze z sobą noszę, tak, jest wydana w 2020 roku i tutaj na ten temat, na ten temat nic nie jest napisane. Jak będzie napisane, to się to przełoży potem na, na strategię wojskową, na doktrynę, na programy szkoleń, sygnalizację strategiczną i tak dalej. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie. Powiem ci, że ja się coraz bardziej zaczynam uważać, że są tak, tak dojrzałe, trudne te pytania, Nie że... To było ostatnie pytanie. Okay. Więc e, chcielibyśmy po pierwsze podziękować wszystkim państwu za e, komentowanie, mhm. za e, wpisy pod, e, pod naszym programem na kanale YouTube. Bardzo zachęcamy do zadawania nam pytań i komentowania również na naszym... E, Koncie na platformie X, dawnym Twitterze, również to wnikliwie czytamy, pozwalają lepiej nam przygotować się do tego programu. Wiemy, czym się Państwo interesują, jakie wątpliwości rodzą się po, po, po naszych programach. Nie jesteśmy bowiem E, e, idealni. Oczywiście. E, popełniamy niektórzy, błędy. niektórzy często, myślę, że możemy zdradzić tą tajemnicę, niektórzy sobie żartują tutaj, że to właściwie jest jeden facet, który bardzo szybko wymienia krawaty, więc zdradzimy taką tajemnicę, że zawsze przed programem ze Sławkiem ustalamy, żebyśmy mieli w innych kolorach. Myślę, że to jest, to takie kulisy tutaj e, przygotowania do programu. Ja, jeśli pozwolisz, jak chciałem podziękować wszystkim, e, wszystkim Państwu, Paniom i panom, którzy wyrażają tam sympatię. Mam mnóstwo takich sytuacji, kiedy się tam przemieszczam z punktu A do punktu B. Także ogrom zainteresowania. Zawsze pytam o recenzję, czy, czy odpowiada właśnie tutaj forma, język, czy tematyka jest, jest odpowiednia. Także to, to jest tutaj w sieci to jest jedna rzecz. I ja też serdecznie dziękuję za te wszystkie wyrazy sympatii. Byłem teraz na, w czasie, kiedy ty byłeś w Stanach, ja byłem w Mikołajkach na takim bardzo ciekawym forum, tam też masę właśnie osób. Pozdrawiam tutaj uczestników biegu rzeźnika, tak to się chyba nazywa, którzy wykazali ogromną tutaj postawę obywatelską i, i gotowość do Hard budowania ducha. tak harducha, do budowania odporności państwa. Także myślę, że to są bardzo ważne, bardzo ważne sygnały, które otrzymujemy i one nas też tutaj ukierunkowują. Na, na kolejne spotkanie. I o czym to będziemy rozmawiać na kolejne spotkanie, Sławek? No, prawdopodobnie będziemy rozmawiać o. Jak to w Grand Zero. o właśnie Grand Zero, czyli e, roli odstarczania jądrowego e, w, w myśli strategicznej, współczesnej myśli strategicznej. Chodzi zarówno o sojusz. No, cytowaliśmy prezydenta Finlandii, który e, e, połączył status w Sojuszu Północnoatlantyckim mm -hmm. e, z bronią jądrową. Y, powiedział, że. No, 25 je... lat, co, jesteśmy w sojuszu nuklearnym. Jesteśmy w sojuszu nuklearnym y, i warto sobie porozmawiać o tym, y, jak, jaką funkcję chcemy w tym sojuszu y, y, pełnić. Także z punktu widzenia tej debaty, która się toczy również o. właśnie. Tej tutaj o, a, tak. Adamski, Adamski pisze temat. o, o y, wykorzystywaniu przez Rosję odstraszania jądrowego, jak Rosjanie o tym myślą. Więc warto poważnie. Na ten temat porozmawiać. Na tą rozmowę zapraszamy już przyszły wtorek, a na dziś chcieliśmy. Jeszcze tylko sekundka, bo a? właśnie w, tym, w tych Mikołajkach napadli mnie tam bardzo młodzi ludzie, studenci jednej z uczelni. I mojemu wielkiemu zdziwieniu jedna z właśnie studentek pisze pracę, która jest na temat broni nuklearnej. To byłem coś szczerze, szczerze podważeniem. Bardzo tutaj mnie cieszy, kiedy też oglądamy statystyki, bardzo dużo młodych ludzi nas ogląda. I, I to jest dobry sygnał, że e, tutaj młodzież się interesuje. Młodzież, nie wiem, czy to dobre słowo takie, bo jak ktoś ma tam 30, 30 lat, to no jest młodzież w sumie, nie? No, też jesteśmy dalej młodzieżą. Młodzi, tak. no, Kissinger umarł w wieku 100 lat. Krzysiek, Krzysiek z reżyserki mi tu podpowiada, że, że to są dalej młodzi. Krzysiek, pozdrawiam cię. E, w, i, I jutro też poddaję się tutaj wszystkim reżimom, bo w Szkole Głównej Handlowej o 18.00 Mamy spotkanie z młodzieżą, która chce porozmawiać o bezpieczeństwie, także traktuję to jako z jednej strony taki wyraz zaufania, a z drugiej też trochę mam, trochę mam pietra, wiesz, przed tą młodzieżą. To jest ten dżentelmen, który kiedyś, jak wychodziliśmy grubo po, po 22-23, czekał, więc postanowiłem. Zachęcam wszystkich innych, żeby czekali. Tak, na natomiast tutaj tak, wyjaśniamy, żeby to się nie okazało, że jutro tak wszyscy będą czekać. Naprawdę nie możemy wszędzie być i skorzystać z wszystkich zaproszeń. Za co serdecznie przepraszamy, natomiast e, samo to zainteresowanie jest bardziej dla nas e, takim zobowiązaniem, taką odpowiedzialnością, żeby w sposób e, taki, który jest dobry do komunikowania przedstawiać Państwu te, te sprawy. Myślę, że dzisiaj o tej Rosji opowiedzieliśmy tak e, dosyć, dosyć e, soczyście, aczkolwiek wiele jeszcze rzeczy tam zostaje do komentowania. Także ja serdecznie dziękuję i jutro widzimy się w Szkole Głównej Handlowej o 18 z młodzieżą. Ja nie będę mówił gdzie się państwo mogą ze mną spotkać ten program mógłby też zbyt długo na dziś serdecznie państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku do zobaczenia dobra. do zobaczenia Głównym sponsorem kanału zero jest RocketJobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl